Szanowni Państwo, witam serdecznie na seminarium Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym. Seminarium organizowane przez miasto Gdańsk, połączone z dzisiejszą także uroczystością ogłoszenia wyników konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną za lata 2020-2021. O otwarcie seminarium bardzo proszę pana prezydenta Piotra Grzelaka, zastępcę prezydenta miasta Gdańska do spraw inwestycji. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak szerokim gronie. Zaprosiliśmy państwa do dyskusji o Gdańsku. Do dyskusji o Gdańsku, ale w kontekście ogólnopolskim, ale też wydaje nam się, że temat nie tylko jest tematem ogólnopolskim, może być również traktowany szerzej w kontekście starego kontynentu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że poruszany problem, czyli kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym, no nie jest wyjątkowy dla naszego miasta. Szczególnie w momencie, w którym szczególny nacisk kładziemy na rozwój miast do wewnątrz, a również kładziemy nacisk na procesy rewitalizacyjne. Ale realizacja nowej architektury w środowisku zabytkowym wiąże się z koniecznością odpowiedzi na szereg kwestii, na szereg pytań. I te pytania dzisiaj chcemy sobie, nam wszystkim uczestnikom tej debaty zadać. Na ile możliwe i celowe jest odtwarzanie lub współczesna reinterpretacja dawnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych? Czy priorytetem powinna być muzeifikacja miasta, czy też kreowanie żywego środowiska miejskiego odpowiadającego na współczesne potrzeby? Jakimi zasadami, jakimi pryncypiami projektowymi powinniśmy się kierować w procesie kreowania nowych rozwiązań w obszarach objętych ochroną? Jakie w końcu są przykłady dobrej praktyki, która mogłaby służyć nam za punkt odniesienia? Zależy nam z Biurem Architekta Miasta na wypracowaniu swoistej lokalnej doktryny, być może ponadlokalnej, doktryny o charakterze projektowym, która jest zgodna z jednej strony z ochroną wyjątkowych walorów kulturowych Gdańska, ale także pozwalająca na kreowanie przestrzeni atrakcyjnej, przyjaznej i odpowiadającej właśnie na te współczesne potrzeby współczesnego świata. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Dziękuję zespołowi Biura Architekta Miasta za zorganizowanie tego wydarzenia, za to, że możemy w takim gronie się spotkać, za to, że możemy sobie zadać wspólnie te pytania i podjąć próbę odpowiedzi na nie. I cieszę się też bardzo, że są z nami przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Witamy panią profesor Monikę Bogdanowską. Witamy panią profesor Danutę Kłosek-Kozłowską. Witamy pana przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki IMPAN, pana Sławomira Gzela, jak i wszystkich członkiń i członków Gdańskiej Rady Architektury. Przy okazji też dziękujemy za obecność przewodniczącemu Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Witamy panią profesor Lucynę Nykę i dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, panu Igorowi Strzokowi. Życzę państwu wszystkim gorących dyskusji, dużych sporów, ale też sporów, które przynoszą właśnie tę wspólną doktrynę. Doktrynę, którą byśmy mogli wdrażać w ramach realizacji inwestycji i rozwoju miasta do wewnątrz w Gdańsku, ale też myślę, ta doktryna może posłużyć ponad lokalnie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za te słowa wprowadzenia do problematyki naszego seminarium. Teraz chciałbym bardzo serdecznie prosić o zabranie głosu panią profesor Lucynę Nykę, która jest dziekanem Wydziału Architektury i Politechniki Gdańskiej oraz także pełni funkcję przewodniczącej Gdańskiej Rady Architektury. Pani profesor, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Szanowni państwo, otóż właściwie powinniśmy zadać sobie to fundamentalne pytanie i fundamentalne jakby oświadczenie, że miasto nigdy nie jest dane raz na zawsze. Ono jest negocjowane w warunkach geograficznych, wobec potrzeb ekonomicznych, kulturowych, różnego rodzaju potrzeb. Realizowane są doktryny konserwatorskie, doktryny urbanistyczne. Jedne realizowane są od początku do końca, inne gdzieś porzucane. Miasto przechodzi transformacje, realizowane są inne. Miasto jest negocjowane. I my dzisiaj stoimy wobec kolejnych wyzwań. Chcemy dopełniać miasto. Musimy kształtować obszary nadwodne. Część to są obszary centralne, część obszary poprzemysłowe. Również kwestie takie jak adaptacja do zmian klimatu. Ale w ogólnym takim wizerunku chcemy wszyscy dążyć do tego, aby miasto było środowiskiem możliwym, w którym możliwy jest rozwój kreatywnego życia. Do tego wszystkiego dążymy. I jak to robić w warunkach miasta historycznego, w warunkach miasta, który musi podlegać pewnego rodzaju rygorom. Nad tym wszystkim będziemy się dzisiaj zastanawiać i tego rodzaju spotkania są niezwykle potrzebne, tego rodzaju debaty. Jak przeanalizować tą sytuację, jak na przykład nie dopuścić do tego, aby działo się to, co się tak naprawdę dzieje, że na przykład na polskim haku, który jest absolutnie wizerunkowym, unikatowym w skali europejskiej miejscem, które można porównać do zbiegu rzek w Lyonie, czy do wielu innych miast, do wielu miast w środowisku europejskim, do nieco większej liczby miast w kontekście globalnym, gdzie na polskim haku powstaje nudne osiedle mieszkaniowe. Jak możemy nie dopuścić w przyszłości do takich błędów, czy jak ten błąd jeszcze spróbować naprawić? Życzę owocnych obrad. Dziękuję panu prezydentowi, panu dyrektorowi Piotrowi, profesorowi Piotrowi Lorenzowi za zorganizowanie tego seminarium. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani profesor i może powiedzieć, mamy od razu pierwszy problem do rozstrzygnięcia, jak to zrobić. Muszę powiedzieć, że nad tym zagadnieniem już pracujemy, tak więc tak to działa. Proszę państwa, zagadnienia związane z kształtowaniem nowego zagospodarowania w środowisku zabytkowym to nie są tylko kwestie stricte architektoniczne, ale także urbanistyczne i planistyczne. Dlatego zapraszam do zabrania głosu pana profesora Wojciecha Targowskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich państwa i równie gorąco jak moi poprzednicy zapraszam do dyskusji i to dyskusji jak najbardziej owocnej. Nieuniknione jest spięcie dwóch żywiołów, żywiołu konserwatorskiego i żywiołu architektonicznego w punktach, których dla miasta są najbardziej istotne. Miasto rozwijać się musi dośrodkowo, co do tego nie mamy chyba wszyscy wątpliwości. W momencie, w którym ten dośrodkowy rozwój napotyka na centra historyczne, a napotkać musi, bo taki jest kształt przestrzenny miast, muszą nastąpić kontrowersje. To jest właśnie owo negocjowanie, o którym wspomniała przed chwilą pani profesor Nyka. To jest właśnie negocjowanie miasta. I zarówno jedna, jak i druga strona musi znaleźć sposoby wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb, swoich ambicji, bo te też mają swoje znaczenie, ambicji twórczą architekta, ambicji konserwatorów, którzy chcą chronić wartości dla nich ważne. I te dwa żywioły, te dwie przeciwstawne postawy muszą stworzyć wspólny kierunek.
nie przeciwstawny, tylko jeden wspólny kierunek rozwoju miasta, który będzie kolejnym etapem w budowie ciągłości kulturowej miejsca, w którym żyjemy. Ciągłość kulturowa jest podstawą naszej egzystencji, podstawą naszej tożsamości. Musimy wszyscy rozumieć, że dzięki ciągłości kulturowej, dzięki jej zachowaniu możemy czuć się tak dobrze, jak się czujemy gdańszczaninami czy innymi mieszkańcami innych miast. To jest bardzo ważne. Na drugą rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o tożsamości miejsca, o tożsamości miasta, nie powinniśmy zapominać, że to nie tylko walory przestrzenne tworzą tą tożsamość, że jest to o wiele głębszy, o wiele szersza grupa zagadnień. I temu, na to też chciałbym zwrócić uwagę, aby nie pomijać naszego myślenia o mieście, o jego tożsamości jedynie do aspektu przestrzennego. Są rzeczy absolutnie ulotne. Mówimy czasami o genius loci. Cóż to jest? To prawie tak jak dusza u człowieka, który nikt nie widział, niektórzy w nią wierzą, niektórzy w nią nie wierzą, ale dyskusja nad tym, czy ona istnieje, czy nie istnieje, właściwie nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że albo się ją czuje, albo się jej nie czuje. I to genius loci jest właśnie tym najbardziej istotnym elementem, o którym powinniśmy pamiętać, że być może jednak gdzieś możemy odnaleźć ducha miejsca, czyli to, co jest dla nas często najważniejsze. Nakłaniam do poszukiwania również i tego aspektu, którego żadnymi zmysłami nie dostrzeżemy, ale które może poczujemy, chociażby przechadzając się po tych terenach, na których w tej chwili jesteśmy. Dziękuję Państwu bardzo i życzę nam wszystkim ciekawych wniosków z dzisiejszej rozmowy, dzisiejszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, bardzo istotnym partnerem w tych dyskusjach jest oczywiście środowisko konserwatorskie, tym bardziej, że środowisko zabytkowe oznacza, że poruszamy się także w obszarach bardzo często właśnie objętych ochroną zabytkową. Dlatego bardzo serdecznie proszę o zabranie w tej chwili głosu pana Igora Strzoka, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo miło mi, że zechcieliście Państwo mnie zaprosić na tę dyskusję. Jako wojewódzki konserwator zabytków, no cóż, muszę mówić w tej chwili bardziej jako urzędnik państwowy odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa, niż jako osoba prywatna czy specjalista w określonej dziedzinie. Jak Państwo wiedzą, jestem architektem. To niewątpliwie powoduje, że wielu konserwatorów patrzy na mnie z pewną podejrzliwością. Ja natomiast uważam, że pozwala mi to spojrzeć niejako stereoskopowo z dwóch stron na problemy, zwłaszcza zabytków, tak zwanych, jak to mówimy u nas w urzędzie, zabytków nieruchomych, czyli architektury de facto, których ochroną jesteśmy zobowiązani się zajmować. Mówię, jesteśmy zobowiązani, bo chciałem zacząć od takiego bardzo formalnego stwierdzenia, że nasza praca opiera się oczywiście o przepisy prawa i można by wywodzić, świetni są w tym nasi prawnicy, także i ci z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w prawie ochrony zabytków, którzy podkreślają, że ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa przeszłości jest wprost wpisana w Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Można potem powiedzieć o ustawie, o różnych innych aktach prawnych. One jakby normują nasze ramy, w których musimy się poruszać. Z drugiej strony można zapytać i myślę, że to jest jedno z pytań, o którym chciałbym, żebyśmy, czy jedno z zagadnień, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali. To znaczy, dlaczego tak naprawdę te akty prawne powstały? Dlaczego właściwie chronimy dziedzictwo przeszłości? Czy jako produkt turystyczny? Czy dlatego, że ich estetyka, tej starej architektury, że jej estetyka odpowiada jakiemuś społecznemu zapotrzebowaniu? A może dlatego po prostu, że naród bez przeszłości jest narodem bez przyszłości? Może dlatego również i być może właśnie dlatego tak stosunek do zabytków przeszłości
zwłaszcza miast historycznych, został w Polsce ukształtowany po II wojnie światowej, że żaden naród nie może ścierpieć, kiedy odbiera się mu przemocą jego własność, jego pamięć, jego pomniki przeszłości. Należymy do tych narodów europejskich, a może powiem wprost, jesteśmy narodem, który najbardziej ucierpiał w XX wieku, jeśli chodzi o to, jak niszczono celowo jego dziedzictwo przeszłości. To uważam jest bardzo ważny element, żeby zrozumieć stosunek Polaków do zabytków. Jakkolwiek oczywiście nie jest to stosunek idealny. Druga sprawa i ta, zważywszy ilość kolegów architektów na widowni, nie wątpię, że będzie żywo dyskutowana, to właśnie relacja architektury współczesnej i architektury historycznej. Chciałbym też podyskutować o tym, czy historyczne o wartości historycznych centrów miejskich. Powiedzmy szczerze, nie będziemy mieli okazji, możliwości i czasu na tej sali, by przedyskutować różne przykłady europejskie, a nawet polskie. Podejrzewam, że będziemy się jednak musieli skupić na Gdańsku. I tutaj mam nadzieję, że porozmawiamy nawet o konkretnych lokalizacjach, konkretnych fragmentach miasta. My w naszej pracy w tej chwili w urzędzie, mając do czynienia z absolutnie nieporównywalnym boomem deweloperskim, boomem inwestycyjnym w Gdańsku w ciągu ostatnich lat, starsi koledzy zapewne będą mogli mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale takiego boomu inwestycyjnego chyba nie było nigdy po II wojnie światowej w Gdańsku jak w ostatnich latach. I ten boom powoduje, że musieliśmy się jakoś wobec niego określić. Efekty no, niewątpliwie niektórzy z Państwa widzieli, niektórzy z Państwa odczuwali w naszych decyzjach. Uważam, że rzeczą bardzo istotną w Gdańsku, w tym centrum historycznym, który jest przedmiotem naszej refleksji, jest kwestia identyczności, jest kwestia jakby unikatowości każdego z fragmentów miasta. Jak Państwo doskonale wiecie, Gdańsk to nie było jedno miasto, to było kilka miast, prawda? Najczęściej się mówi o czterech. Każde z nich było inne. Wiele dzielnic ma swój unikalny charakter. I myśląc o Gdańsku, właściwie myślimy też o Trójmieście, bo jest to jeden organizm, który rozwija się jakby łącznie. Wszyscy wiemy, czym charakteryzuje się Gdynia. Wiemy też, a przynajmniej czujemy, jaka jest różnica między architekturą Sopotu a architekturą Oliwy. Między architekturą Oliwy a architekturą Starego Wrzeszcza. A z kolei architekturą na przykład Dolnego Miasta czy Starego Przedmieścia. Każde z nich jest indywidualne i naszym zdaniem każda z tych dzielnic powinna swoją indywidualność utrzymać. Dotyczy to również Stoczni Gdańskiej, terenów postoczniowych, które również są absolutnie wyjątkowe. Oczywiście nie chcę w tej chwili mówić o wyjątkowości historycznej, ale nawet urbanistycznie i architektonicznie. Że cóż, pozostaje mi życzyć nam wszystkim udanych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu konserwatorowi za to wprowadzenie i jednocześnie można powiedzieć dziękuję także bardzo za deklarację związaną z kontynuacją tej dyskusji, z kontynuacją tych rozważań na temat tego, w jaki sposób przestrzeń Gdańska, w szczególności Śródmieścia Gdańska, powinna ewoluować. Proszę Państwa, wprowadzenie do problematyki obrad są dwa krótkie wystąpienia. O pierwsze z nich poprosiliśmy pana doktora Jana Daniluka z Uniwersytetu Gdańskiego, którego namówiliśmy na opowiedzenie nam o początkach, można powiedzieć, już ponad stuletniej dyskusji na temat kierunków kształtowania architektury nowoczesnej w historycznym Śródmieściu Gdańska. Pewnie większość z nas te kwestie albo zna, albo o nich słyszała, ale myślę, że nie wadzi przypomnieć o tym, jak długa jest ta historia i jakimi drogami się toczyła. Panie doktorze, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie i tytułem wstępu dostałem 10 minut, więc dzisiaj bez dużego wprowadzenia, bez gry wstępnej od razu Państwu chciałbym zaprezentować moją perspektywę. Perspektywę człowieka, który na tej sali, drodzy Państwo, się czuje trochę jak w piosence Stinga, czyli Little Alien in New York, ponieważ jestem historykiem. Nie jestem inżynierem, nie jestem konserwatorem, nie jestem architektem, ba nie jestem nawet historykiem sztuki, którzy przecież ta branża także bada przecież to, czym się Państwo zajmują. Niemniej jednak myślę, że to, mam taką nadzieję, to, co zaprezentuję w ciągu najbliższych już 9 minut, będzie dla Państwa inspirujące, może być jakimś punktem wyjścia. I także chciałbym Państwu zaprezentować, co nadal się kryje w źródłach, które, śmiem twierdzić, nadal nie są dostatecznie wykorzystane. I wreszcie nihil novi sub sole. To, o czym dzisiaj będzie mowa, to, o czym ja śledzę, będąc historykiem, śledząc spory, dyskusje na temat historii urbanistyki gdańskiej, naszej, tutaj, teraz, współczesnej, nie jest niczym nowym. Proszę Państwa, prasa gdańska, którą badam od kilkunastu lat, jest źródłem wciąż niewykorzystanym, bogatym, które można traktować czy wykorzystywać nie tylko historycy, ale właśnie także i Państwo, architekci, badacze, z kilku powodów. Prosty przykład, widzą Państwo tak naprawdę jedyne unikatowe zdjęcie kompleksu sportowego swego czasu największego na tak zwanym niemieckim wschodzie w okresie międzywojennym. Od Szczecina do Królewca, od Wrocławia przez Szczecin do Królewca nie było większego kompleksu sportowego przez kilkanaście lat, jak ten otwarty we Wrzeszczu przy dzisiejszej ulicy Trauguta, tak zwany stary stadion Lechii, kompleks sportowy. Jest to zdjęcie z połowy 1934 roku. Proszę Państwa, dominujący obiekt w historii infrastruktury sportowej w naszym regionie do 2011 roku, kiedy otwarto stadion w Letnicy. Do dzisiaj nie znamy architekta, nie znamy dokładnej daty otwarcia, nie znamy kosztów. Wiemy tylko, że ta data, która pojawia się w literaturze, jest wyssana z palca i jest nieprawdziwa. I nadal trwają badania, żeby dookreślić ten punkt przełomowy, kiedy on został dodany do użytku. To tylko pokazuje, jak my nadal wiele nie wiemy. Inny przykład, zupełnie z innej kategorii. Prasa jest także fenomenalnym źródłem badań małej architektury, elementów, które przecież także się jednolicie składają na obraz architektoniczny, urbanistyczny Gdańska. To jest zieleń, to są ławki, to są oświetlenia. Tutaj widzą Państwo nowy typ lamp wprowadzony w Gdańsku w pierwszej kolejności w lutym 1939 roku na targu węglowym. W tle widzą Państwo tak zwany młynek do kawy, czyli Teatr Miejski. W tym miejscu dzisiaj stoi Teatr Wybrzeże. To umyka w tych nielicznych zachowanych archiwaliach te detale, ogrodzenia, meble miejskie, byśmy dzisiaj powiedzieli, rodzaj nawierzchni, kostka. Przecież mieliśmy dyskusję niedawno, prawda? O trakcie królewskim. Te informacje także jesteśmy w stanie znaleźć, te ziarenka w prasie międzywojennej Gdańska. Z drugiej strony możemy też w prasie znaleźć obiekty, które niby do tej pory istnieją, ale w innej formule, z różnych powodów, tutaj niedaleko, rzecz ujmując, od tego budynku, w którym się znajdujemy, nie wiem, 100, 200, 300 metrów, dzisiejsze Muzeum Sztuki Współczesnej Nomus, otwarte latem 1939 roku, widzą Państwo ten budynek, czyli warsztaty szkoleniowe stoczni Shihawa. W tle widzimy charakterystyczny dźwig portowy i ujęcie drugie, żeby nie było za nudno. Mamy także niejednokrotnie na tych ujęciach w tle także kontekst zabudowy, czasem istniejącej, czasem nie. To także są, nam dają pewne tropy, nam, historykom, badaczom, archiwistom czy architektom. Proszę Państwa, ale z drugiej strony prasa także rejestruje coś, po czym dzisiaj nie mamy praktycznie żadnego śladu. Budynki, które z różnych powodów zniknęły, bądź z powodu katastrof, pożarów, działań wojennych, czy po prostu rozebranych. Tutaj Państwu chciałbym pokazać przykład nieistniejącej już Bramy Oruńskiej, czy Bramy Petrzaskiej, rzecz dokładnie ujmując, której ostatnie relikty zostały rozebrane w sierpniu 1927 roku. To jest właśnie rejestracja tego momentu. Przy okazji możemy wydatować, kiedy pewne układy jezdne, dane budynki się zmieniły, czy chociażby w kontekście dzisiejszego Forum Gdańsk. Zdjęcie z początku 1939 roku, ta konstrukcja po środku, to jest rozbierany właśnie stary, jeszcze XVIII-wieczny młyn, który mniej więcej znajdował się w tym miejscu, w którym dzisiaj jest kunszt wodny. To jest fenomenalne źródło, ponieważ tych materiałów innych praktycznie nie mamy. Dzisiaj prasa jest ostatnią naszą deską ratunku.
Daleko idąc tutaj, także niedaleko od miejsca, w którym się znajdujemy, prasa pozwala czasem także zestawić pewne obrazy, które także dzisiaj już nie jesteśmy w stanie zestawić. To jest przykład prowadzonych prac renowacyjnych akurat na Starym Mieście, pokazany wygląd akurat ulicy Rybaki Górne przed i po po renowacji, po przekształceniu. Takich zestawień dzisiaj częstokroć nie jesteśmy w stanie już samodzielnie wykonać, bo nie mamy tej ikonografii. I znowu w sukurs przychodzi nam prasa gdańska. Innym przykładem są oczywiście te projekty, które zostały wymyślone, były rozpisane konkursy, ale nigdy nawet nie wbito tej przysłowiowej łopaty, nie postawiono tego, nie włożono kamienia węgielnego. To jest jeden z najlepszych przykładów, projekt nowej potężnej opery na tak zwanym Placu Zabrań Ludowych, czyli na placu przy Bramie Oliwskiej. Projekt rozstrzygnięty konkurs 26 lipca 1969 roku. Projekt, nie muszę nic mówić, oczywiście nigdy nie zrealizowany, chociaż paradoksalnie w tym samym miejscu po wojnie niejednokrotnie planowano nowy gmach opery. Autorstwa Otto Fricka, znanego architekta, który zrealizował wiele projektów w latach 30., już w latach rządów narodowych socjalistów w Gdańsku. Opera miała mieścić 2300 osób na głównej scenie, więc nie była to mała realizacja, przynajmniej plany małej realizacji. I wreszcie, proszę Państwa, architektura czy prasa pozwala nam dzisiaj lepiej zrozumieć niektóre elementy dzisiaj istniejących budynków. To jest przykład osiedla mieszkaniowego, które do dzisiaj istnieje na rogu ulicy Chopina i Grunwaldzkiej, naprzeciwko centrum handlowego dzisiaj z meblami. Nie wiem, czy Państwo kojarzą mniej więcej na wysokości przystanku SKM Zaspa. To osiedle do dzisiaj istnieje, natomiast tam elementem chociażby ozdobnym są takie te rózgi liktorskie. Ja już słyszałem kilka interpretacji, że to na pewno było mieszkania dla faszystów, dla nazistów, jakieś elementy wpływów. Proszę Państwa, nic, oczywiście to nie ma nic z tym wspólnego. Było to mieszkanie, inwestycja zrealizowana dla związków zawodowych zatrudnionych na etacie. Tak, wówczas także etat był już czymś wyróżniającym. Gewerkschaftsbund der Angestellte i to był ich symbol, GDA i rózga liktorska, którą dzisiaj kojarzymy głównie z faszyzmem włoskim, ale pierwotnie w latach 20. nadal była kojarzona jako symbol związkowców, symbol korporacyjności. I te elementy do dzisiaj są i dzięki tej prasie jesteśmy w stanie powrócić do pierwotnego sensu i zrozumieć tą architekturę lepiej. Więcej, w tym przypadku mamy też przykład, kiedy były inserty wkładane do wielu relacji z realizowanych inwestycji, gdzie mamy wykonawców robót budowlanych, wyposażenia wnętrz, glazura, system grzewcze, wyposażenie, meble. To daje też nam obraz zupełnie pełniejszego kontekstu całych ich inwestycji. To nie jest tylko architekt i oddanie do użytku, ale to jest także przecież szereg firm, które były w to zaangażowane. To też jest wartościowe dla poznania tej architektury, o której przecież tyle dzisiaj rozmawiamy. I wreszcie, proszę Państwa, plany urbanistyczne, plany związane z rozwojem tutaj przy okazji nowej siatki połączeń tramwajowych. Tego dzisiaj w większości w archiwaliach już nie ma. W prasie było to dość na bieżąco dyskutowane. Nihil novi sub sole. Te dyskusje były zażarte. Nie było internetu, rzecz jasna, więc w tym forum była prasa. Ale te spory nie są niczym nowym. Tutaj widzimy chociażby plan wytyczenia nowego połączenia tramwajowego, tego jako dzisiaj istnieje, czyli od Opery Bałtyckiej przez Halera, Mickiewicza w kierunku Zaspy i Brzemorza, ale był projektowany przecież równolegle inne połączenie, kontrpropozycja, które od Alei Grunwaldzkiej miała odchodzić przez Park Upphagena, Miszewskiego, inne połączenia. I oczywiście to jest tylko fragment. Wokół tego było 3-4 artykuły, gdzie wspierali się mieszkańcy, projektanci, odbiorcy architektury, jej autorzy czy urbanistyki na temat, jak ma wyglądać, szczególnie we Wrzeszczu, ten nowy kształt komunikacyjny. I skoro jesteśmy we Wrzeszczu, to jeszcze oczywiście tutaj przykład jednego z symboli tej dzielnicy, która była największym poligonem budowlanym, architektonicznym i urbanistycznym międzywojennego Gdańska, czyli szkoła dwudziałowa podstawowa przy dzisiejszej ulicy Pestalozziego, ta, która jest jednym z symboli architektury modernistycznej międzywojnia gdańskiego, bez wątpienia. Ale zapomina się o tym, że to jest efekt finalny, ale wcześniej były różne inne projekty, jak chociażby w 1926 roku zaproponował taki model, nazwijmy to bardziej tradycyjny. Tak? To oczywiście dzieło Otto Klepela, tego głównego człowieka, który zwalczał architekturę modernistyczną, czy tą myśl modernistyczną w latach 20. I innym takim przykładem także Otto Klepela jest, tego nie ma w żadnych archiwaliach, to tylko w prasie się zachowało. Jego pomysł, koncepcja na zabudowę także Dolnego Wrzeszcza. U góry mają Państwo dzisiejszą Aleję Halera. Po lewej ten taki duży kompleks sportowy, szkolny, to jest dzisiejszy Wydział
farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otto Klepel zaprojektował tam, zaproponował znowu nowy budynek szkolny o innej architekturze, całkowicie odrzucając pomysły pojawiające się już wówczas architektury modernistycznej, ale przy okazji zaplanował całe forum. Oczywiście z tego nic nie wyszło. Tutaj po wojnie zbudowano tak zwane osiedle Roosevelta w innym kształcie, ale planowano budynek restauracyjny w takiej dość egzotycznej formie. To były oczywiście plany, punkt wyjścia do dyskusji, czy na przykład budynek administracji samorządowej, który łączyłby tu sobie pocztę, radę dzielnicową, usługi w formie takiego dużego budynku wcześniej połączonego takim zbiornikiem wodnym, tak? A naokoło zabudowa mieszkalna. Ostatecznie w tym miejscu nic z tych rzeczy nie powstało, poza oczywiście drugą ikoną architektury modernistycznej tego okresu, czy tą najsłynniejszą, czyli wspomnianym przeze mnie budynkiem Wydziału Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To, co ja Państwu zaprezentowałem, to jest w telegraficznym skrócie, bo już widzę profesora, który na mnie patrzy, że już muszę kończyć. Puszczam do Państwa oko. To jest tylko wstęp, promil tego, co kryje się w prasie gdańskiej. Ona jest wykorzystywana, ale nadal nienależycie. I ona ma znaczenie dla nas wszystkich, dla Państwa architektów, badaczy, konserwatorów, urbanistów, historyków sztuki, czy zwykłych historyków. Różnorodne znaczenie. Może to być oczywiście źródło ikonografii, może to być źródło informacji o tym, co umyka, czyli o tych drobinkach, nazwijmy to urbanistyczno-architektonicznych, nawierzchnia, media, kanały odwadniające, lampy, oświetlenie, ławki. Podstawowe źródło o inwestycjach, data położenia kamienia węgielnego, zawieszenia wiechy, koszty, ilość robotników, które było w to zaangażowano, firmy, ile było projektów, który projekt wygrał, to wszystko w prasie, proszę Państwa, jest. Tylko trzeba mieć ołów, trzeba dużo siedzieć w tych archiwach, żeby... To jest po prostu czasochłonne, to jest niewdzięczne źródło, ale jest bogate w informacje. Forum, platforma dyskusji, te spory były i to także w to się włączali mieszkańcy po oddaniu inwestycji, że są niedoróbki, że to jest niefunkcjonalne, że chcieliśmy innej architektury. To wszystko, proszę Państwa, jest nihil novi sub sole i wreszcie niekiedy są takie artykuły, które pozwalają nam syntetyzować tę wiedzę, na przykład podsumowującej 5 lat inwestycji mieszkaniowych w Gdańsku, 10 lat inwestycji drogowych. Tego my dzisiaj praktycznie nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Na podstawie tych źródeł, odpowiednio poddając jej krytyce, jesteśmy w stanie być bogatszymi w tą wiedzę, którą uzbrojeni możemy zmagać się z tymi zabudkowymi budynkami czy przestrzenią dzisiaj we współczesnym nam Gdańsku. Dziękuję. Dziękujemy panu doktorowi za to wprowadzenie. Proszę Państwa, bardzo ciekawym, myślę, elementem tego jest to, że dyskusja, którą znamy ze źródeł publikowanych, choćby słynna dyskusja między profesorem Ottonem Kleplem a architektem Martinem Kislingiem dotyczącym zabudowy okolic Bramy Wyżynnej, choćby nawet, no nie była jedyną, tak? A więc mamy do czynienia tak naprawdę z tym dyskursem na temat kształtowania nowej architektury w środowisku miejskim, można powiedzieć, która no, już dobre ponad 100 lat się toczy i w różny sposób jest publikowana. Proszę Państwa, chciałbym teraz, jeśli można, zabrać Państwu parę minut czasu i opowiedzieć o kwestiach związanych z pewnymi, można powiedzieć, współczesnymi wyzwaniami, które z tym zagadnieniem się wiąże. W krótkim wystąpieniu chciałbym powiedzieć o parę słów o odbudowie i współczesnym przedstawieniu Śródmieścia Gdańska. A więc, proszę Państwa, wprowadzenie, można powiedzieć, do tematyki tych naszych obrad jest oczywiście kwestia związana z, powiedziałbym, koegzystencją tych artefaktów, można powiedzieć, najbardziej cennych, istotnych elementów architektury, która od stuleci, można powiedzieć, w naszym środowisku się znajduje. Elementów, które zjawiły się tutaj w procesie powojennej odbudowy, ale także tych zupełnie współczesnych, które nie tylko wprowadziły nowy wyraz architektoniczny do poszczególnych fragmentów, tak jak tutaj ta kładka choćby nawet, czy też poszczególne budynki hotelowe czy mieszkaniowe, ale także, które w sposób zasadniczy zmieniły sposób w ogóle funkcjonowania Śródmieścia Gdańska. Pamiętajmy, że ta w sumie dosyć niepozorna inwestycja, jaką jest kładka, w gruncie rzeczy zmieniła kompletnie sposób poruszania się przynajmniej osób pieszych po Śródmieściu Gdańska, uaktywniając jednocześnie potencjał rozwojowy kolejnych obszarów. Ale proszę Państwa, te procesy dyskusji na temat kształtowania tej nowej architektury już można powiedzieć od 1945 roku przybrały zupełnie nową postać, dyskusji na temat tego, w jaki sposób Gdańsk powinien być odbudowany.
Proszę Państwa, tutaj jeden z projektów, który jeden z wielu, nastu, dziesięciu set projektów, które były w ówczesnym czasie dyskutowane, dotyczące kształtowania poszczególnych obszarów Śródmieścia. Oczywiście nie mamy czasu, żeby wszystkie je tutaj przywoływać, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że przeszliśmy od, w tej dyskusji od fazy, powiedziałbym, bezpośrednio powojennej myśli modernistycznej poprzez zastosowanie w gdańskich realiach Polskiej Szkoły Konserwatorskiej, która to realizacja doprowadziła, można powiedzieć, do tej ikonicznej, aczkolwiek bardzo specyficznej realizacji, jaką jest współczesny obraz głównego miasta, który notabene nie jest też elementem statycznym. Również ta przestrzeń podlega przekształceniom, podlega komercjalizacji z różnymi bardzo efektami. Także podlega różnego rodzaju adaptacjom i adaptacjom do nowych celów. Ale także, proszę Państwa, to są inne fragmenty Śródmieścia, które zostały odbudowane może już według nieco bardziej uogólnionych zasad. Ale także mamy do czynienia z dziedzictwem myśli planistycznej, która z kolei przyczyniła się do tego, że pozostałe części Śródmieścia to już jakby w inny sposób zostały potraktowane, można powiedzieć, przez ówczesnych twórców czy też urbanistów. Słynna makieta Śródmieścia Gdańska z końca lat 60., która się zachowała na fotografiach, które są w naszych archiwach. No ale proszę Państwa, lata 60., 70., 80. później to są także pewne późniejsze interpretacje tej architektury historycznej, łącznie z tymi specyficznymi fragmentami zabudowy Starego Miasta oraz późniejszymi uzupełnieniami będącymi efektami różnego rodzaju prac konkursowych, inwestycji i także innych działań, ale także gdzie mamy do czynienia z, można powiedzieć, taką, powiedziałbym, późno-modernistyczną myślą, czego przykładem jest choćby Stare Przedmieście. Stąd ta uwaga pana konserwatora na temat tego, że Gdańsk nie jest jednorodny. No, wydaje się, że jest absolutnie jak najbardziej tutaj na miejscu i mamy do czynienia z paroma różnymi tak naprawdę środowiskami miejskimi, które powstały w różnych okresach czasu i w różnych kontekstach. Ale proszę Państwa, pojawiają się także współczesne uzupełnienia, już zupełnie można powiedzieć z ostatnich lat, które stanowią niejako swoisty pomost pomiędzy tymi zachowanymi reliktami architektury XIX-wiecznej, to co widzimy tutaj po lewej stronie, i właśnie tymi powojennymi uzupełnieniami zabudowy Starego Przedmieścia. Proszę Państwa, oczywiście kwestie oceny tych dzieł można byłoby pewnie prowadzić długo. Chciałem tutaj jedynie zwrócić uwagę na olbrzymią różnorodność tak naprawdę tych środowisk miejskich, że nie mamy do czynienia z jednym środowiskiem, które tutaj jest dla nas przestrzenią, powiedziałbym, zamkniętej, jednorodnej dyskusji. I że też są różne odpowiedzi na te pytania, które chcielibyśmy dzisiaj sobie tutaj powiedzieć. Czasami te odpowiedzi przybierają bardziej, można powiedzieć, zróżnicowane formy. Na tym obrazku widzimy zarówno próbę odbudowy, odtworzenia historycznych spichlerzy na północnym cyplu Wyspy Spichrzów oraz kolejne interpretacje, można powiedzieć, tejże zabudowy spichrzowej, które znowu w różny sposób mogą być tutaj dyskutowane w naszych publikacjach, notabene w albumie, który też macie Państwo możliwość zaopatrzenia się dzisiaj. Jest cały artykuł na temat właśnie odbudowy Wyspy Spichrzów. Polecam to Państwa lekturze. I tutaj oczywiście możemy mieć do czynienia z większymi lub mniejszymi kontrastami w tej zabudowie. Pewnie w parę lat po realizacji dochodzi do nas refleksja, że może niekoniecznie wszystkie elementy, które tutaj widzimy, powinny zostać zrealizowane w takiej formie, w jakiej zostały. No ale pewnie to będzie pole dla kolejnych przyszłych dyskusji, kolejnych pokoleń architektów. Ale proszę Państwa, także to są kwestie reinterpretacji pewnego nowego spojrzenia na łączenie elementów dotyczących kształtowania historycznego krajobrazu miasta z jednocześnie nowymi współczesnymi funkcjami. Znowu Wyspa Spichrzów, tylko część południowa, gdzie z kolei mamy do czynienia z, można powiedzieć, próbą adaptacji tej formy, powiedziałbym, spichlerzowej do nowych celów, do nowych funkcji, która to forma oczywiście nigdy takich funkcji nie pełniła. Tak? No, przy czym oczywiście zdarzają się także sytuacje nieco bardziej dyskusyjne, które również są przedmiotem tutaj naszego procedowania. Zwracam Państwu na to uwagę z racji na to, że miasto, jak widzimy, jest tą kanwą, na której ta dyskusja się toczy, z większym lub mniejszym
sukcesem. Tak? To od razu sobie powiedzmy, nie wszystkie z tych realizacji pewnie dzisiaj by się spotkały z naszą aprobatą. Z drugiej strony mamy próby nowoczesnego, współczesnego uzupełniania tej struktury o elementy, które tworzą nową jakość, nową wartość i które to są elementami, można powiedzieć, budującymi zupełnie nowy obraz przestrzeni, które nigdy, można powiedzieć, nie cieszyły się, powiedziałbym, walorem miejskości, nie mówiąc już o wielkomiejskości. Ale proszę Państwa, nie tylko dyskutujemy w kontekście stricte architektonicznym, także mamy do czynienia z prowadzonymi procesami transformacji, rewitalizacji. Tutaj choćby przykład Dolnego Miasta, gdzie prowadzimy dyskusję na temat sposobów i kierunków zagospodarowania tego obszaru, gdzie zarówno dotykamy kwestii rewitalizacji w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak i kwestii czy i jak i w jaki sposób zabudowywać te przestrzenie, które na skutek zniszczeń wojennych pozostały niezabudowane, jak to pogodzić z oczekiwaniami społecznymi. To, proszę Państwa, ta dyskusja wykracza daleko poza kwestie stricte architektoniczno-konserwatorskie. Chciałem, żebyśmy też na to zwrócili uwagę, że te kwestie również są tutaj, proszę Państwa, bardzo istotne. A wreszcie pojawiają się te kwestie, o których pani profesor Nyka wspomniała w swoim krótkim wystąpieniu wprowadzającym. Kwestie jakości architektury i kierunków kształtowania, zagospodarowania terenów, które no, nigdy właściwie terenami miejskimi nie były. Choćby ten Rzepolski Hak, o którym tutaj już sobie tutaj wspomnieli, ale także sposobów kształtowania nowej infrastruktury, która tu się nam pojawia. Tutaj pamiętajmy, że ten specyficzny kształt niektórych z tych działek widocznych na tym zdjęciu wynika z faktu, że planowana jest tam nowe połączenie komunikacyjne. Pytanie, w jaki sposób ono zostanie ukształtowane i w jaki sposób ono zostanie zrealizowane, jaki będzie miało wpływ na przestrzeń miasta, jest to również, proszę Państwa, rzecz bardzo istotna. No i wreszcie tereny, można powiedzieć, jednej z największych transformacji urbanistycznych Gdańska, tereny postoczniowe, które w tej chwili, można powiedzieć, przeżywają bardzo duże zainteresowanie zarówno ze strony inwestorów, jak i ze strony społeczności lokalnej. No i wreszcie można powiedzieć, w tym kontekście mówimy nie tylko i wyłącznie o zagadnieniach dotyczących projektowania nowych form czy zagospodarowania tego na nowe cele, ale także kontynuacji pewnych funkcji. Proszę Państwa, pokazuję ten slajd na koniec mojego wystąpienia. Nie bez przyczyny. W ciągu ostatnich paru tygodni dotarła do nas wiadomość, że teren ten został zakupiony przez firmę, która chce tam kontynuować produkcję stoczniową. Tak? A więc te dźwigi, ta przestrzeń produkcyjna, można powiedzieć, będąca w końcu przestrzenią również o bardzo dużych walorach kulturowych. Tak? Tutaj z panem konserwatorem jesteśmy w dialogu w kwestii zagospodarowania tej przestrzeni pomiędzy tymi halami a ulicą Jana Skolna. Ta przestrzeń, proszę Państwa, będzie pełniła, można powiedzieć, te funkcje, do których została zaprojektowana i zrealizowana no, prawie 100 lat temu. Pytanie, w jaki sposób w tym kontekście prowadzić tę działalność i w jaki sposób to życie miasta tutaj, można powiedzieć, w tym kontekście prowadzić. Proszę Państwa, na tym chciałem zakończyć swoje krótkie wystąpienie i zaprosić w tej chwili do wykładu, który ma za zadanie wprowadzić nas już merytorycznie do tematyki obrad, panią profesor Monikę Bogdanowską, która jest zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ogromnie się cieszę, pani profesor, że dołączyła pani do nas i oddaję niniejszym pani głos. Bardzo proszę. Dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi niezwykle miło, czuję się zaszczycona, że mogę zabrać głos i spotkać się z wami tutaj w Gdańsku. Przywiozłam swoją prezentację, która jest takim troszeczkę podsumowaniem 2,5-letniej pracy na stanowisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I myślę, że będzie to taki ciekawy kontrapunkt dla dyskusji, dlatego że będę opowiadać, co tu dużo mówić o najbardziej chronionym obszarze w Polsce. Widzą Państwo mapę Krakowa, ta część centralna to jest obszar, który jest objęty wszystkimi istniejącymi w polskim i międzynarodowym, można powiedzieć, prawie formami ochrony, dlatego że jest to obszar wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako drugie miejsce w Polsce już w roku 78. Oczywiście jest też i pomnik historii, który ma trochę szerszy zasięg, który jest tutaj zaznaczony tym żółtym kolorem.
Obowiązują tutaj też plany miejscowe, dlatego że są to też parki kulturowe. Mamy Park Kulturowy Stare Miasto i ostatnio dołączył do niego Park Kulturowy Stradom z Kazimierzem. Do tego mamy wpisy obszarowe, wpisy do rejestru zabytków jeszcze z lat 30. No i oczywiście wpisy indywidualne. Można powiedzieć, trudno znaleźć obszar w naszym kraju, który byłby tak długo, a mogę powiedzieć też tak nieskutecznie, chroniony jako obszar cenny z uwagi na swoje dziedzictwo. Dziedzictwo ważne w skali całego kraju, dla każdego Polaka. Żebyśmy mieli też jasność mniej więcej, o jakiej powierzchni mówimy. Ta część, którą przed chwilą Państwo zobaczyli, ona tak się, powiedzmy, mniej więcej zamyka w tej powierzchni pomarańczowej. Także bynajmniej nie jest to ani duży obszar miasta, ani jakiś szczególnie, powiedzmy, skomplikowany, rozległy, dlatego że miasto zajmuje ogromne tereny. Tu po prawej stronie to jest oczywiście teren Nowej Huty, czyli ten najnowszy przybytek powierzchni miasta. To, czym wspomniał pan konserwator, myślę, że to zabawne, że oboje chcieliśmy tę sprawę podkreślić w naszych wypowiedziach, szczególnie istotne. Mianowicie, że dziedzictwo kulturowe, nasze dziedzictwo, nasza tożsamość jest jedną z tych pięciu wartości, które są wymienione bodajże w 5 artykule Konstytucji RP jako podlegających ochronie. My chronimy te wartości dlatego, że one są ważne, one stanowią dobro wspólne. Czyli jakby równoważymy wszystkie nasze interesy obecne, ale też interesy przyszłych pokoleń. To jest też podstawa zrównoważonego rozwoju. Z tego zapisu Konstytucji wynika też i to, że ta ochrona i ta opieka jest delegowana do wszystkich. Do instytucji państwa, do samorządów, do administracji i do każdego obywatela, do każdego z nas. Dlatego, że to jest coś, o co się troszczymy, ponieważ jest dobrem wspólnym. Ale co się okazuje? To właśnie te obszary historyczne cechuje silna presja inwestycyjna, o czym też już moi przedmówcy byli uprzejmi wspomnieć. W zasadzie okazuje się, że na tym obszarze jedyną tamą, jeżeli tak można powiedzieć, mogą być pewne ograniczenia konserwatorskie. I tu pojawia się konflikt, który no poniekąd jest też tematem naszego spotkania. Mianowicie dobro wspólne oraz komercjalizacja zasobu. Nie mówię tutaj o architekturze, dlatego że architektura jest tylko emanacją pewnych zjawisk, pewnych tendencji, pewnych wyobrażeń. To jest jakby tylko to, co jest na końcu procesów, które są daleko bardziej złożone. I myślę, że bardziej na tym bym się chciała skoncentrować w moim wystąpieniu. Drugie przekonanie, które jest bardzo powszechne i które przybiera różny wyraz i różne określenia, to jest to, że tam, gdzie jest obszar chroniony przez konserwatora, to nic nie wolno. To jest taki po prostu uciążliwy urząd, który właściwie jest głównie od podkładania nogi i robienia na despekt projektantom. Chciałam Państwu pokazać, jak to nie wolno wygląda na najbardziej chronionym obszarze w Polsce. Przede wszystkim pierwsza, najważniejsza sprawa, na pięknym widoku każdy chce zarobić. Balon nad Krakowem zawisł 12 lat temu, trudno więc powiedzieć, że jest czymś tymczasowym. Towarzyszy właściwie przy większości zdjęć, które robimy, w którymś miejscu pojawia się balon wyżej albo niżej. Ten składzik, który Państwo widzą na zdjęciu po prawej stronie, to jest widok z Wawelu, z bulwarów Wisły na stronę Dębnik w kierunku Ludwinowa, gdzie po prostu dopuszczono do posadowienia tak przedziwnych instalacji, zresztą bardzo modnego diabelskiego koła, no bo Kraków musi być jak Londyn. Rzecz zupełnie niedopuszczalna, świadcząca właśnie o komercjalizacji tego najpiękniejszego miasta, bo nikt balonu nie przeniesie w inne miejsce, tylko właśnie on musi być przed Wawelem. No i taki żart naszego kolegi artysty Rycha Paprockiego, który zadał pytanie, jak wiele balonów zmieściłoby się na Starym Mieście, bo w zasadzie dlaczego ma być tylko jeden? Nie ma takiego przepisu, który by to w jakiś sposób ograniczał. To oczywiście wiąże się z tym, czego doświadczają wszystkie miasta historyczne, a mianowicie to, że miasto historyczne przestawia się na zaspokojenie potrzeb obsługi ruchu turystycznego, która zaczyna przeważać nad dobrostanem mieszkańców. No ale oczywiście dla właścicieli jest bardzo opłacalna. I tu mamy znowu to zderzenie tego dobra wspólnego z komercjalizacją, w tym przypadku w najbardziej prymitywnych formach. Państwo widzą, że są to cenne sienie,
renesansowych, barokowych kamienic, piękne portale, które są adaptowane żywiołowo do bieżących potrzeb. Ta patologia komercjalizacji oczywiście wciska się w różne zaułki i inne miejsca, które również teoretycznie podlegają ochronie. Państwo nie mają świadomości, jak strasznie zniszczone jest Stare Miasto w Krakowie. Nikt, kto chodzi tymi pięknymi ulicami, jego wzrok nie wznosi się ponad pierwszą kondygnację, nie ma pojęcia, jak wyglądają podwórka, jak wyglądają oficyny, jak wyglądają piwnice. Objaśnienie do tych zdjęć. Po lewej stronie mamy okno z zachowaną, uwaga, manierystyczną stolarką. To jest być może jeden z najstarszych przykładów stolarki okiennej w Polsce. A to, co się koło niego dzieje, to jest ta żywiołowa adaptacja do bieżących potrzeb. Żadne z tych urządzeń nie ma pozwolenia. Wiemy na przykład, że piwnice zostały zaadaptowane, stąd te okropne kominy wentylacyjne. Na dole po prawej stronie jest jeden z najwspanialszych zabytków, po którym jeszcze, że tak powiem, nie popełniono na nim zbrodni adaptacji. Mianowicie Pałac Wodzickich, który rozpada się na naszych oczach i tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Może nastąpić w każdej chwili potężna katastrofa budowlana. Dom modlitwy Mordechaja Tignera, też takie miejsce, można powiedzieć, odwiedzane przez wielu. Jesteśmy przy Drodze Królewskiej. Zdjęcia macie Państwo 2015 i obecnie. Te piękne kute bramy znikły, dlatego że jest praktyką, że właściciele ograbiają kamienice. Co tylko jest do wywiezienia, co jest do sprzedania, jest po prostu zabierane i wywożone. Bez żadnej jakby kontroli ze strony służb konserwatorskich, no bo jest to ich własność. My też nie jesteśmy w stanie chodzić i sprawdzać w każdej kamienicy, czy jeszcze są piece, czy jeszcze się zachowały na przykład parkiety. Tutaj w tej akurat nieruchomości znaleźliśmy w piwnicy przepiękne secesyjne drzwi. No i ta piękna sala modlitw po prawej stronie przeszklona. Co z tego zostanie? No nic nie zostanie, dlatego że najprawdopodobniej większości te struktury zostaną rozebrane, zostały doprowadzone do takiego stanu, że już niewiele można. I co ciekawe, może się okazać, że będziemy czytać piękne wywiady w lifestyle'owych magazynach, a być może nawet obiekt dostanie nagrodę za modernizację roku, tak jak dostał ten obiekt, który został tak zmodernizowany, że został wyburzony w 100%. Co może by brzmiało zabawnie, gdyby nie fakt, że jeżeli przyjmiemy jako paradygmat modernizacji wyburzenie obiektu, no to w zasadzie co zaczynamy modernizować? Co dostajemy w zamian? Ja zrobiłam taki krótki przegląd tych inwestycji, które są realizowane. Wszystko to jest na obszarze, wszystkie zdjęcia wcześniej i teraz, to jest lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, jeszcze raz powtórzę, najbardziej chronione obszary. Coś, co można nazwać taką naroślą, szklaną naroślą, taka moda z początku lat 2000, pojawiająca się w różnych miejscach, tutaj w bezpośrednim właściwie sąsiedztwie Wawelu. Taka była moda. Jeszcze wyjaśnię, jaka jest przyczyna i, że tak powiem, doktryna konserwatorska, która za tym stoi. Banał. Architektura nazwana przez jednego z architektów kiełbasianą. To znaczy budynek, który możemy w dowolny sposób kroić, a jakby w jego wyrazie architektonicznym nic się nie zmieni. Możemy go dowolnie przedłużać, podnosić i obniżać. Trudno właściwie komentować tutaj to zestawienie detali, tę niebywałą finezję na przykład detalu architektonicznego, z którym mamy do czynienia. Arogant, tu jesteśmy, ten mur z tyłu to jest cmentarz Remu, najstarszy cmentarz zachowany żydowski w Krakowie, jeden z najstarszych w Polsce. Obiekt, który przytłacza swoją skalą, wielkością i jakby w taki, powiedzmy, arogancki sposób odcina się od historycznego kontekstu. Dalej mamy suburbia Tel Awiwu. To są określenia, które znajdowałam na przykład na forach dyskusyjnych. Bardzo modny ostatnio, bardzo modna forma w ostatnich 20 latach, choć ostatnio przechodząca pewną modyfikację, to znaczy okna się robią już przez dwie kondygnacje. Obok tym budynkom towarzyszą żydowskie bożnice. No i oczywiście szlachetność wykonania, którą trudno komentować. Mamy piękny kamienny mur wapienny, do którego współczesna architektura dołącza sierpianką pór i styropianem. Brak poszanowania kontekstu i skali miejsca, czyli drobna zabudowa podmiejska i budynek, który z dwukondygnacyjnego wyrasta na 5 kondygnacji. Obecnie jednak największym problemem staje się skala inwestycji, która zaczyna obejmować już całe kwartały.
I znowu wracamy tutaj na plan Starego Miasta. Stradom, obszar chroniony, z bardzo cennymi reliktami zabudowy. Zdjęcie z katalogu zabytków Kościół Świętej Jadwigi. Tam był kiedyś klasztor bożogrobców, którzy prowadzili przytułek dla zubożałej szlachty. Jak się okazuje, głównie w tym przytułku leczeni byli ludzie, którzy byli chorzy na syfilis i którzy byli chowani na pobliskim cmentarzu. W trakcie prac, po badaniach archeologicznych prowadzonych tak, żeby nic nie znaleźć, odkryto 1600 pochówków. Trafiono na jeden z największych, najcenniejszych obszarów archeologicznych w centrum miasta, który został w 100% wyeksplorowany i zalany betonem, dlatego że w tym miejscu przewidywano dwukondygnacyjny garaż podmiejski i podziemny i studio fitness. Widzą Państwo zaznaczone strzałką ten właśnie Kościół Świętej Jadwigi. Poniżej jest taki rząd budyneczków, to są dawne stajnie XVIII-wieczne, które miały zostać, ale niestety nie zostały. To jest w trakcie wykopalisk i prowadzenia badań archeologicznych już po znalezieniu tych szczątków. Oczywiście tłumaczenie było takie, że dla inwestora prowadzenie remontu dużego budynku frontowego jest nieopłacalne, jeżeli nie będzie mógł zarobić na inwestycji czysto komercyjnej. Tylko że z tego budynku frontowego, obiektu wpisanego do rejestru zabytków, została tylko ściana frontowa oraz częściowo piwnice. Wszystko zostało wyburzone. Natomiast z tyłu, w miejscu dawnych ogrodów misjonarzy, w miejscu tak zwanej łąki świętego Sebastiana, obszaru, który nigdy nie był zabudowany, wyrósł potężny blok mieszkalny. Mogą Państwo porównać, jak to miejsce wyglądało kiedyś i jak wygląda obecnie. Jesteśmy na najbardziej chronionym obszarze w Polsce. Dodam jeszcze, bo to może nie każdy wie, że Kraków został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO z uwagi na zachowany układ urbanistyczny. A więc nie pojedyncze obiekty, tylko układ urbanistyczny. Tu można postawić pytanie, co się z tym układem urbanistycznym stało. Dlatego, bo każdy chce mieć piękny widok i chce na nim zarobić. I tak zresztą reklamuje się deweloper widokiem na Wawel. Jest pytanie, jak do tego doszło. I tu myślę, że pan konserwator Pomorski przyzna mi rację. No przecież konserwator się zgodził. Tak, na wszystko to się zgodził konserwator. Nie będę rozwijać wątku, dlaczego się zgodził, w jakich warunkach te zgody następują, jak wygląda faktyczna rozmowa czasem z inwestorem, jaka jest presja na konserwatora. Musimy mieć świadomość, że dochodzi tutaj do czegoś, co ostatecznie stawia pod kwestią, pod znakiem zapytania ochronę tego właśnie dobra wspólnego. Oczywiście nie są to przykłady wyjątkowe. Tutaj jest przykład z Wrocławia. Nie wiem, czy Państwo znają tę kamienicę, która zagrała w filmie Most szpiegów Stevena Spielberga. Bez żadnej specjalnej charakteryzacji uzyskano zgodę na rozbiórkę popartą wiedzą i opinią znanego wrocławskiego profesora, która poświadczyła nikłą wartość zabytkową i obiekt miał zostać odbudowany w takiej formie, jak widzimy na dole po lewej stronie, ale zostanie odbudowany w takiej formie, która przypomina, nie wiem, etażerkę z powysuwanymi szufladami. Teraz jest taka moda i teraz faktycznie te projekty, które oglądamy najczęściej, przybierają właśnie takie kształty. Dlaczego tak się dzieje? Jest to słabość procesu planistycznego przy silnym naporze inwestycyjnym. Supremacja komercjalizacji i konsumpcji przestrzeni nad ideą dobra wspólnego. No i upowszechnienie zjawiska prywatyzacji zysku i uspołecznienia strat. My bardzo często słyszymy, że to, że miasto się rozwija, to my wszyscy na tym zyskujemy. Trochę zyskujemy, ale trochę jednak tracimy, a nawet bym powiedziała, że dużo więcej tracimy niż zyskujemy. Natomiast no, zyskuje ten, kto sobie te zyski sprywatyzuje. A co z doktryną konserwatorską, bo tutaj też takie pytanie zostało postawione i zdecydowałam się rozszerzyć troszeczkę to wystąpienie właśnie o tę kwestię doktrynalną. Mianowicie chciałam się tutaj odnieść do karty weneckiej, ponieważ ona jest najczęściej w dyskusjach przywoływana, a dyskutuję z architektami bardzo dużo i od kilkunastu lat. Bardzo sobie cenię te rozmowy, dlatego że one pokazują różnorodność tych sposobów podejść i widzenia różnych zjawisk. Chciałam tylko jedną rzecz zasygnalizować, mianowicie karta wenecka, którą większość z Państwa zna i która jest taką wersją obowiązującą, to jest przekład z roku 65,
z wersji francuskiej. Oprócz wersji francuskiej jako wersji źródłowej jest obowiązująca druga wersja, wersja angielska. Tylko problem polega na tym, że obie wersje się różnią. I tutaj Państwo mają przykład fragmentu artykułu 9, gdzie widać, że przekład obecny, a znaczenie tego artykułu w wersji angielskiej są bardzo różne. Proszę to mieć na uwadze, jeżeli będą Państwo przywoływać kartę wenecką gdziekolwiek. Karta wenecka nie jest specjalnie rozległym dokumentem, raptem 14 artykułów, ale architekci najczęściej odwołują się do fragmentu jednego z artykułów, fragmentu artykułu 9, niejako ignorując ducha dokumentu oraz inne artykuły. Jest to ten fragment, który mówi o tym, że powiedzmy, no, dodatkowa praca powinna być odróżnialna od zabytkowej kompozycji architektonicznej i ma nosić znamię współczesności. To znamię współczesności, które jest tylko znamieniem, czyli jest czymś, co delikatnie odróżnia, stało się takim właśnie pretekstem do wprowadzenia bardzo radykalnych zmian czy rozbudów. Cały artykuł 9 brzmi w ten sposób, to już jest współczesne tłumaczenie. Ale mamy też artykuł 5, a w artykule 5 w przypadku adaptacji napisano, że nie może adaptacja powodować zmian układu przestrzennego czy wystroju budynku. Są to granice nieprzekraczalne. Ja nie znam przypadku z Krakowa, gdzie ten artykuł znalazłby zastosowanie. Artykuł 6. Nie dopuszcza się wznoszenia nowych struktur, wyburzeń lub modyfikacji, które wpłynęłyby na zmianę istniejących relacji brył i barw. Podobny przykład, można powiedzieć, w naszej doktrynie konserwatorskiej martwy artykuł. Artykuł 12. Uzupełnienia brakujących części muszą harmonijnie współgrać z całością, więc one mają być odróżnialne, ale powiązane harmonijnie. I artykuł 13. Rozbudowy są niedopuszczalne z wyjątkiem przypadku, gdy nie odwracają uwagi od istotnych partii budynku. Nie ma tutaj chyba wątpliwości co do tego, jaki jest duch i przekaz karty weneckiej. Wiedzieli o tym budowniczowie kościoła Piotra i Pawła, dostawiając ten kościół do kościółka romańskiego świętego Andrzeja. Pomimo zmiany skali, wielkości, kilkuset lat odstępu, wszystko to razem do siebie w jakiś sposób gra. Są nurty na zachodzie, nurt architektury tradycyjnej, które właśnie wprowadzają takie nawiązania do architektury historycznej, bardzo, bardzo piękne i porywające. Zresztą miło się je ogląda. Są to przykłady z różnych państw, ten na przykład z Petersburga, z Paryża, z Niemiec, oczywiście Stanford. I nagle mamy tutaj przykład z Krakowa, który chciałam omówić, bo jest to jeden z ciekawszych i zabawniejszych przykładów. Mianowicie odbudowano elewację kamienicy, czy też może architekt nawiązał do kamienicy, która stała w ścisłym centrum, to jest ulica Świętego Marka, jak widać. Sama struktura jest zupełnie współczesna, natomiast od strony ulicy elewacja nawiązuje do historycznej zabudowy. Wprowadzono taką szeroką bramę, nad nią dodano jeszcze godło z lwem Świętego Marka. I proszę Państwa, tak jak śledzę bardzo intensywnie wszystkie fora i wypowiedzi, zapanował zupełnie nieprawdopodobny entuzjazm. To znaczy na kilkaset komentarzy, kilkudziesięciu przynajmniej uczestników dyskusji, większość wypowiedzi była pełna uznania i pełna zachwytu dla tego rozwiązania. Były oczywiście głosy kontestujące, ale brzmiały one bardzo słabo i były od razu jakby dyskredytowane przez innych uczestników dyskusji. Zastanawiało mnie, skąd akurat taka radość i takie zachwyty. No ale widać, ktoś, kto idzie przez Stare Miasto w Krakowie, woli obcować z architekturą historyczną w sposób niezakłócony i nie oczekuje tam jakichś wielkich wydarzeń związanych z architekturą współczesną. Czy zatem mówimy o szacunku do kontekstu, czy raczej o swobodzie projektowania? Jeszcze jeden przykład, ostatnio prezentowany w krakowskiej prasie. Jesteśmy pod Wawelem. I jest temat przebudowy kamienicy, którą widać po środku, pozbawionej dekoru. Jak popatrzymy na tę pierzeję, to bardzo łatwo znajdziemy pewne cechy charakterystyczne dla tej architektury, dla wszystkich kolejnych budynków.
nie wymaga to jakiegoś specjalnie wnikliwego analizowania. Co proponuje architekt? Ja wykreśliłam tutaj te oczywiste podobieństwa, które mogłyby być i mogłyby pomóc przy projektowaniu zgodnym w kontekście. Natomiast jest zaprojektowane coś zupełnie innego, więc no, są oczywiście zróżnicowane, jest wielkość okien, ale te najbardziej dekoracyjne wyleciały na ostatnią kondygnację. Przy czym w ogóle sam projekt jest niezgodny z zapisami planu miejscowego, więc jest po prostu tylko taką pewną, jak sądzę, prowokacyjną wizją. Można więc robić tego typu rzeczy, przy czym one od czasów Duchampa w zasadzie chyba już śmieszą coraz mniej, a w przypadku architektury przestają śmieszyć w ogóle. Podsumowanie. Na podstawie setek przykładów z terenu całego kraju można postawić tezę, że zjawisko takie jak konserwacja zabytków w Polsce nie istnieje i stawiam tę tezę z całym przekonaniem. Miejsce konserwacji zajęła modernizacja. To, co widzimy, to są najczęściej masywne przebudowy i adaptacje, które tyle mają wspólnego z zabytkiem, że on jest przedmiotem tego działania. Silnemu naporowi inwestycyjnemu, powszechnemu dążeniu do komercjalizacji zasobu towarzyszy słabość procesu planistycznego, nadzorczego oraz zjawiska patologiczne prowadzące w efekcie do degradacji i niszczenia zasobu historycznego. I odwołam się jeszcze do dużo mądrzejszych ode mnie, jako takiej też pewnej refleksji architektonicznej, wypowiedzi Leona Kriera. A sporządzenie projektów jest robieniem użytku z władzy i w związku z tym jest to czynność o charakterze moralnym. Wybuch geniuszu wymagany jest rzadko. Poety nie ceni się za tworzenie nowych słów, lecz za to, że za pomocą subtelnych ich zestawień ukazuje ludzki los w nowy i poetycki sposób. I drugie, jeśli weźmiemy pod uwagę imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta, postępuj wedle takich zasad, co do których mógłbyś chcieć, by była prawem powszechnym, to architekt powinien zadać sobie pytanie, jakie byłyby konsekwencje, gdyby zasada, na której oparty jest mój projekt, stała się ogólną normą w architekturze i w urbanistyce. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy pani profesor za to niesłychanie interesujące wystąpienie. Cieszę się bardzo raz jeszcze, że pani profesor przyjęła nasze zaproszenie i zgodziła się dzisiaj tutaj do nas dołączyć. Proszę państwa, i tym sposobem przechodzimy do pierwszej naszej sesji panelowej pod tytułem Kwestie urbanistyczne i wyzwania wiążące się z przekształcaniem struktur miejskich o charakterze zabytkowym. Chciałem zaprosić do udziału w tym panelu cztery osoby. Wystąpienie wprowadzające przygotował pan Tomasz Błyskosz, dyrektor Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku, którego zapraszam za chwileczkę do zabrania głosu i tutaj do przemieszczenia się tutaj do nas. Natomiast uczestnikami panelu jest pan profesor Sławomir Gzel, przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Również serdecznie zapraszam. Pani profesor Magdalena Staniszki z Politechnika Warszawska. Oraz niestety w zastępstwie nieobecnej z przyczyn zdrowotnych dr Moniki Jarczyńskiej zapraszam panią profesor Katarzynę Zielonko-Jung. Również jeśli można zapraszam tutaj do zabrania tutaj nam, znaczy do zajęcia miejsca, przepraszam bardzo. I w tej chwili chciałbym na początku oddać głos panu dyrektorowi Błyskoszowi, który zgodził się przygotować to wystąpienie wprowadzające do tegoż panelu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do dzisiejszego spotkania i do dzisiejszego panelu. Przygotowałem takie krótkie wprowadzenie. Krótkie to ono nie będzie, ale postaram się, żebyśmy mieli czas na dyskusję i żebyśmy kilka rzeczy sobie przypomnieli i tak osadzili się trochę w tym naszym gdańskim temacie. I pomimo tych pesymistycznych, powiedziałbym, słów pani dyrektor, mam nadzieję, że zakończymy optymistycznie, a nasza dyskusja rozwinie się trochę bardziej po tych ostatnich slajdach, które chciałbym państwu pokazać. No to zatem startujemy. O, właśnie, jeszcze raz. Dobrze. Drodzy państwo, Gdańsk przed zniszczeniem był gęsto zabudowany. To są truizmy, ale ja będę pokazywał, żebyśmy się osadzili w tym kontekście. Został zniszczony miejscami w sposób
silny. Silny na tyle, że te zniszczenia sięgały 90%, ale miejscami, tak jak w takich dzielnicach jak Dolne Miasto czy Biskupia Górka, tych zniszczeń było dużo, dużo mniej. W 1947 roku, z okresu, kiedy pochodzi to zdjęcie lotnicze, pierwszy wojewódzki konserwator zabytków, przybyły z Wilna, Jan Borowski, wpisał ten obszar jako zespół urbanistyczny w granicach obwarowań XVII-wiecznych do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny. Następnie w 1994 roku ten sam obszar z niewielkimi korektami granic został uznany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsę za pomnik historii. Te dwie formy ochrony, one definiują nam to, z czym mamy do czynienia i w jakich granicach się poruszamy. Z jednej strony mówimy o martwej literze prawa, a z drugiej strony mówimy o tym, że jednak to prawo obowiązuje i powinniśmy się tego trzymać i jego przestrzegać. Czym jest zatem, zgodnie z ustawą, historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny? Macie Państwo tutaj wyświetlone, natomiast gdybyśmy chcieli sobie te główne elementy podsumować, jak je należy interpretować w kontekście stanowienia ochrony na tym terenie, to musimy powiedzieć sobie o tym, jak rozumiemy ten zapis. Mianowicie ochrona układu urbanistycznego ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów historycznego rozplanowania oraz kompozycji przestrzennej zespołu. Dotyczy to tego, co mówi definicja ustawowa, jeszcze raz przywołajmy to, zachowania w niezmienionym kształcie rozplanowania placów, ulic, ich przebiegu, szerokości i przekroju, zachowanie również gabarytów, na co nie zawsze się zwraca albo nie zawsze się zwracało uwagę, i zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących ten zespół. Inaczej rzecz ujmując, oznacza to, że ochronie prawnej podlegają również wszystkie obiekty, które na tym terenie się znajdują, również te, które nie są wpisane do rejestru, ale oczywiście ta ochrona nie jest ścisła takich obiektów, które są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków. Dla nas w Gdańsku Biblią, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu tego układu urbanistycznego, jest plan, który sporządził Daniel Buze w latach 60. XIX wieku i kolejny plan, już przedstawiający w zasadzie działki ewidencyjne, czyli tak zwany Geländeplan, wydawany od lat 20. do 40. XX wieku. To właśnie ta historyczna siatka, średniowieczna siatka ulic była podstawą do tego, aby sporządzić ten plan, czyli tak zwany plan Zachwatowicza, który został przez tego generalnego konserwatora zatwierdzony i na podstawie którego odbudowano główne miasto na siatce ulic planu Buzego oczywiście, gdzie pewne kwestie, te, które widać tutaj, ja specjalnie to pokazuję, żeby używać mniej słów i nie mówić tak szybko jak Janek Daniluk, bo nie mam takiej łatwości jak Darek Szpakowski biegania słowami po slajdach. Niemniej jednak, jak widzicie Państwo, ta zabudowa, która stanęła na terenie głównego miasta, to jest zabudowa blokowa. Zgodnie z duchem modernistycznym wnętrza kwartałów zostały pozbawione zabudowy, a między innymi po to, żeby z uwagi na kwestie doświetleniowe, przewietrzania, generalnie humanitarne, po prostu umożliwić mieszkańcom życie. To, co już pokazywał pan profesor, widzieliśmy, jak te ciągi komunikacyjne zostały odbudowane i pewnego rodzaju stworzono na terenie głównego miasta sztafasz. Dzisiaj możemy powiedzieć Disneyland. Czasami używamy tego stwierdzenia w odniesieniu do kreowania nowej zabudowy czy nowej architektury, że boimy się tego, że możemy stworzyć na terenie śródmieścia miasta Disneyland, jeżeli będziemy dążyć do odbudowy jakiegoś tam obiektu. Tymczasem z Disneylandem mamy już do czynienia. Oczywiście mówię to z przekąsem, bo to Disneylandem żadnym nie jest, tylko jest dziełem odbudowy, które utrwaliło się zarówno w historiografii, jak również zostało uznane przez i dawnych, i współczesnych. Gdańsk został odbudowany, tak jak już usłyszeliśmy, w sposób niecałkowity, ale jednak różnorodny. Różne dzielnice zostały potraktowane inaczej. Ta dzielnica, w której znajduje się nasz oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wygląda chyba najgorzej z punktu widzenia życia śródmiejskiego. Znaczy mieszkańcom żyje się dobrze, natomiast ta dzielnica, czyli Stare Przedmieście, została zaprojektowana tak, że z przeznaczeniem na tak zwaną sypialnię. Zaproponowano jeden zespół usługowy na środku mniej więcej dzielnicy, a wokół po prostu postawiono luźno stojące w odpowiednim układzie bloki pięciokondygnacyjne i zaplanowano kilka bloków dziesięciokondygnacyjnych, a nawet 12-14-kondygnacyjnych, którego niestety, na szczęście, nie zrealizowano. Tak wygląda makieta z końcówki lat 60., która pokazywała, jak ta dzielnica została zaplanowana i w
Państwa. W 70-80% to zamierzenie zostało zrealizowane. Na Starym Mieście w zasadzie równolegle do odbudowy głównego miasta trwała zabudowa Starego Miasta. To związało się przede wszystkim z kwestiami propagandowymi, związanymi z tym, że do Gdańska przybywały rzesze ludzi z głębi Polski, między innymi po to, żeby poznać nowy polski, współcześnie odbudowywany Gdańsk. Niemniej jednak ta zabudowa, która tam powstawała, ona podlegała, czy koncepcja zabudowy podlegała przekształceniom. Największa zmiana nastąpiła w latach 70., kiedy już pewne zasady i prerogatywy odbudowy również tej części miasta przestały obowiązywać i wówczas między innymi wprowadzono zabudowę wysokościową i wprowadzono, czy miano wprowadzić zabudowę usługową. Ten budynek, który tu gdzieś widzimy, o właśnie mniej więcej w środku, to jest budynek NOTU, a te dwa połączone kładkami nad ulicą Heweliusza obiekty miały być pawilonami handlowymi. Niemniej jednak, jeżeli przeanalizujemy sobie siatkę ulic, to ta siatka ulic w dużej mierze, tak między 70-80% się zachowała, czyli jest spełniony ten warunek, który wynikał z wpisu do rejestru zabytków z roku 1947. Także jak popatrzymy na te dwa plany, z jednej strony na plan z 1947 roku, czy zdjęcie lotnicze pokazujące zniszczenia 1947 roku i plan mniej więcej z początku lat 2000, to pokazuje, że one są bardzo mocno do siebie zbliżone, czyli pomimo tego, że odmiennie potraktowano różnego rodzaju, różne dzielnice miasta Gdańska, to jednak plan urbanistyczny jako tako, ale jednak w dużej mierze, w 80% został zachowany. Towarzyszyły odbudowie, szczególnie głównego miasta, analizy. Te analizy obejmowały tego typu rysunki, ale również obejmowały analizy sylwety, czyli wyglądu, jak główne miasto będzie postrzegane z pewnych odległości. Również wraz z tymi analizami były plany odbudowy ciągów murów średniowiecznych i utworzenia przy tych murach plant, trochę na wzór krakowski, właśnie po to, żeby pokazać z jednej strony ten stary, średniowieczny charakter miasta, a z drugiej strony pozbawiano tych miejsc zabudowy właśnie po to, żeby dać oddech mieszkańcom, żeby stworzyć tam tereny zielone, rekreacyjne, żeby w tym mieście można było również spędzać wolne chwile i czas. Na wzór rozwiązań wcześniejszych, jeszcze narodowych socjalistów, przewidziano ciągi komunikacyjne, między innymi ten, czyli dawną Aleję Leningradzką, dzisiaj podwale przedmiejskie, które miały dobrze skomunikować centrum miasta. W tym również zaplanowano po wojnie, w latach 50., to jest ten rysunek kolorowy, jest rysunkiem z 52 roku, zaplanowano pod plantami czy przy murach miejskich centralne parkingi podziemne, które miały obsłużyć teren głównego miasta z ruchu kołowego. No tak się niestety stało, że doktryna, która obowiązywała przez ponad 60 lat, czyli zachowania panoramy miasta od strony południowej i ekspozycji zarówno murów miejskich, jak i odbudowanych budynków, chociażby zabudowy tak zwanego domu harcerza, czyli dawnego zespołu dworu miejskiego, no, legły w gruzach, bowiem postanowiono bardzo ciekawą inicjatywę, czyli znalezienia siedziby dla dobrze prosperującej fundacji Centrum Gadanense, akurat zlokalizować w tym miejscu. Skutek jest taki, że ta zabudowa, która się pojawiła, która otrzymała większość chyba prestiżowych, budowlanych nagród w Polsce i na świecie, tak naprawdę w żaden sposób nie jest osadzona urbanistycznie w tym miejscu. Nie dość, że złamała przede wszystkim jedną podstawową zasadę, która obowiązywała 60 lat, to tak jakby dzisiaj na plantach krakowskich wyciąć pewien kwartał zabudowy z drzew i postawić tam jakiś tego typu przybytek kulturalny, a z drugiej strony ona w żaden sposób nie jest osadzona urbanistycznie, to znaczy jest zamknięta sama w sobie, w taki nawet sposób, że wejście do tego obiektu, każdy z nas uczestników, jeżeli nikt w tym obiekcie nie był, musi sam odnaleźć. A najbardziej kuriozalną sytuacją z punktu widzenia dostępności tego obiektu jest to, że owszem, wykonano tam rampę dla niepełnosprawnych, ale żeby dostać się do środka, trzeba pokonać kilka stopni w dół, żeby do samego gmachu wejść. Jakie to jest
Jaka jest konsekwencja dla mieszkańców? Owszem, jest nowa instytucja kultury, ale z drugiej strony z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego i otoczenia nic się nie tyle nie polepszyło, bo polepszyć się nie mogło. Straciliśmy parking dla autokarów i dla obsługi głównego miasta, ale z drugiej strony ta działka, która została oddana na parking dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, straszy turystów i nikt tam, jeżeli nie musi korzystać z tego teatru, się nie kręci w tym miejscu. No dobrze, warto zwrócić uwagę również na kontekst panoramiczny, zarówno z tych widoków bliskich, na przykład jak z Błędnika. Jeżeli sobie przeanalizujemy materiały historyczne, to widzimy, że ta panorama miasta Gdańska, ona była rysowana czy uwidaczniana na wedutach i późniejszych fotografiach z różnych miejsc. Jest to jedno z miejsc charakterystycznych. Nie tak dawno, jakąś dekadę temu planowano tam, PKP chciał wybudować taki oto 11-piętrowy, sympatyczny obiekt. Pół biedy, jak on wyglądał z tej perspektywy, ale gorzej wyglądał z perspektywy ulicy 3 Maja. Jeżeli by został zrealizowany, no to mielibyśmy taki właśnie ciekawy parawenowy obiekt, który w żaden sposób nie wpisuje się w tę mimo wszystko przekształconą przestrzeń, która nazywa się w Gdańsku Starym Miastem, ale dramatycznie by tą przestrzeń zdegradował. Jeżeli popatrzymy z kolei sobie na charakterystyczne dwa punkty widokowe, z których Gdańsk zawsze był, a w zasadzie trzy, zawsze był rysowany, uwidaczniany czy utrwalany właśnie na wedutach czy na grafikach, no to jest to z jednej strony Bastion Jerozolimski, z drugiej strony jest to Biskupia Górka, czy w zasadzie tu mamy wysokie czoło krukowe, a Biskupią Górkę mamy w tym miejscu. No i widzimy, że nowe inwestycje mogą, to nie są zrealizowane rzeczy, ale to jest coś, co miało kiedyś tam powstać na terenie Starego Miasta i na terenie Stoczniowym, w jaki sposób zmieniłoby radykalnie panoramy miasta i w jaki sposób zmieniłoby radykalnie te relacje wysokościowe, o których mówimy, które są przedmiotem ochrony. Jeżeli popatrzymy na panoramy miasta, chociażby z tej strony, to widzimy, że bardzo dobrze czytelne są tak zwane dominanty, czyli wieże kościołów, wieże budynków użyteczności publicznej, jak wieża ratusza czy wieży więziennej. A pojawiły się też nowe rzeczy, które o ile dwie występują do tej pory, czyli te dwa budynki na Starym Mieście, to one wpisały się już przez lata w tę przestrzeń. No teraz mogłyby się kiedyś pojawić, gdyby zostały zrealizowane te obiekty, które tu Państwo widzicie. I jeszcze na koniec kilka takich slajdów i zaczynamy dyskusję. To jest z kolei widok z miejsca, które miasto Gdańsk zagospodarowało i bardzo dobrze, bo Biskupia Górka zaczyna odżywać nie tylko przede wszystkim staranie mieszkańców i stowarzyszenia, które tam działa, ale również we wsparciu miasta, czynnego wsparciu miasta. Miasto zagospodarowało tą przestrzeń, skąd miasto Gdańsk można oglądać właśnie z Biskupiej Górki. Jest to jeden z piękniejszych widoków. Natomiast widzimy, że ta nowa architektura na Targu Siennym, ona mogłaby się wpisywać w kontekst całości, ale nijak nie chcę. Jeżeli wrócimy do prerogatyw, do tego, co zawsze obowiązywało przez kilkadziesiąt lat w czasie odbudowy, po odbudowie i w zasadzie do lat 90., do późnych lat 90., to jest bardzo dobry przykład dawnej kotłowni, która zaopatrywała w ciepło główne miasto, na prawo od Żurawia na fotografii. Mianowicie to jest nic innego jak studium historyczno-urbanistyczne, trzy plansze złączone w jednym, pokazujące, jakie analizy wykonuje się po to, żeby wypracować sobie uwarunkowania, które stały się podstawą do konkursu architektonicznego, który zakończył się w taki oto sposób. Niestety ten standard dawno, dawno temu upadł i przez wiele, wiele lat konserwatorzy wojewódzcy nie trzymali się tego standardu. Skutek tego był taki, że inwestycje, które powstawały, najczęściej powstawały w oparciu o nie wiadomo jakie przesłanki. Dziś wracamy do tych standardów i szczęśliwie z powrotem można dyskutować na temat kształtu architektury i na temat prerogatyw, jak ta architektura, czy jakimi cechami powinna się odznaczać, żeby była wpisana w kontekst miejsca. To jest jeden z przykładów. Tych przykładów jest kilka. To jest jeden z przykładów, który pokazuje, jak fatalna zabudowa może być w sercu miasta. Które bardziej miejsce jest istotne, jak nie główne miasto, a w zasadzie kilkanaście metrów od kościoła Najświętszej Marii Panny. Ulica Grząska. To są kamienice, które gdyby
wytyczyć sobie takie linie, mają te same okna, tej samej wielkości, na tej samej wysokości. Jeżeli byśmy zdjęli dachy i zdjęli kolor, to byśmy mieli do czynienia z niczym innym jak z blokiem, który stoi sobie w każdej dzielnicy miasta podmiejskiej, który niczym innym się nie odznacza. Więcej, on jest wykonany z tych samych materiałów, co te bloki na starych przedmieściach, na nowych przedmieściach miasta. Czyli to jest po prostu wyprawa cienkowarstwowa, styropian pokryty takim tynkiem i już po tych 10 latach od czasu realizacji ten tynk jest zniszczony, te dekoracje, pseudodekoracje wycięte jakąś maszyną wycinającą zostały zniszczone. A na domiar złego jeszcze w miejscu, gdzie nigdy nie było szczytu, bo tego szczytu nie mogło być, czyli w ciągu Pierzei pojawiła się nie tylko pełna elewacja z dekoracjami, ale również ze szczytem. Jest to złamanie jakby wszelkich reguł związanych z zagospodarowaniem głównego miasta, jeżeli chodzi o układ kamienicy, układ jego szczytu i układ okien, który powinien się w tym miejscu pojawić. To jest nic innego jak zdjęcie z okresu odbudowy pierwszego kwartału na terenie głównego miasta. Zaczęliśmy troszeczkę wcześniej niż Warszawa odbudowę, raptem kilka miesięcy, ale już ten kwartał unaocznił to, o czym ja mówiłem przed chwilą. Czyli już w 1947 roku krytykowano, a w zasadzie w 1948 krytykowano to, co ja przed chwilą skrytykowałem na tych slajdach trzech poprzednich. Czyli minęło ponad pół wieku i nadal te same błędy są, czy były, ponawiane. Jeżeli popatrzymy na te zestawienie tych dwóch Pierzei, przeciwległych praktycznie. Co ciekawe, być może część z Państwa, szczególnie młodsze pokolenie, nie pamięta, ale ta Pierzeja powstała w późnych latach 80., czy w połowie lat 80. XX wieku, mówię o tej Pierzei Górnej. A ta Pierzeję Dolną wszyscy znamy. Jeżeli popatrzymy sobie i zadamy sobie pytanie, co te Pierzeje różni, oprócz formy architektury, to zwróćcie Państwo uwagę na strukturę. To znaczy na strukturę, czyli na relacje wysokościowe. Jeżeli przecież plany zagospodarowania obowiązują od wielu, wielu lat. Natomiast jeżeli w planie zagospodarowania zadane jest 30 metrów, to architekt na zlecenie rzecz jasna inwestora, czyli to inwestor, ale architekt, buduje tak zabudowę, żeby cała ta zabudowa wypełniła maksymalnie intensywność, która jest zadana w planie miejscowym. Natomiast w planie miejscowym, akurat tutaj, ale w wielu planach miejskich, nie jest napisane, zabudowa ma wynosić tyle i tyle. Tylko zabudowa, maksymalna wysokość zabudowy wynosi tyle i tyle. Czyli już relacją uzgodnień z konserwatorem, ze służbami konserwatorskimi inwestora i projektanta powinno być to, jaki kształt czy struktura tej zabudowy powinna przybrać w ostatecznym wydaniu. I tak szybciutko. To jest przykład Drezna. Wszyscy to znamy. Być może nie znają Państwo tych zdjęć, ale popatrzmy, że świat poszedł trochę do przodu, a my ciągle boksujemy się, argumentując w taki sam sposób. Trzy slajdy jeszcze i kończymy. Boksujemy się w ten sam sposób. Ciągle mówimy o tym, że z jednej strony są konserwy, takie jak ja, mówiące nic nie wolno, co jest nieprawdą, a z drugiej strony są inni, którzy mówią, my nie chcemy skansenu, my chcemy rozwój. Tylko ten rozwój bardzo często przybiera taki, czy często może przybierać takie formy, jakie miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. To jest przykład prezydium policji, które zostało wyburzone i zastąpione architekturą rekonstruowaną czy odbudowywaną. Część z tych fasad jest rekonstruowana, część jest odbudowana. Takich przykładów z Niemiec można by mnożyć. Nie tylko Niemcy się odbudowują na potęgę. Odbudowują się przestrzenie we Francji. Nowe dzielnice w Paryżu się zabudowują budynkami o formach historycznych. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Obiekty, które zostały zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi w Asyżu, gdzie władzom miejskim i architektom wydawało się, że jest to szansa na to, żeby w końcu w tej starej tkance pojawiła się nowa zabudowa, no bo przecież całe miasto jest wypełnione tkanką historyczną, spotkało się z ogromnym sprzeciwem. Społeczeństwo powiedziało nie, my chcemy, żeby przestrzeń śródmiejska, przestrzeń historyczna była zabudowana homogenicznie, jednorodnie, to znaczy nie w taki sam sposób, ale żeby była spójna, żeby była taka, że nasza percepcja będzie ją odbierać w sposób harmonijny. To jest kolejny przykład z Frankfurtu nad Menem. Niedaleko dalej stoją wieżowce i zespół biurowy. Natomiast rozebrano ten straszny budynek z lat bodajże 80. i zastąpiono to odbudowanymi kamieniczkami, które w części przybrały formy historyczne, a w części przybrały formy neutralne, których przecież
w Gdańsku pełno. I na koniec ten slajd, przepraszam, że w języku niemieckim, ale specjalnie go pokazuję jako ten, który unaocznia nam, jak zmieniło się postrzeganie architektury rekonstruowanej czy odbudowywanej w duchu historycznym przez Niemców, którzy jeszcze w latach 60. radykalnie właśnie i w latach 70. radykalnie wzorem karty weneckiej rozumianej, tak jak to opowiedziała pani profesor, wprowadzali do centrów miast zabudowę współczesną, taką jaką widzieliśmy na zdjęciach. Ponad 80% Niemców, a badanie było przeprowadzone na terenie całych Niemiec, opowiada się za tym, żeby architektura w centrach miast była architekturą spójną, rekonstruowaną w rozumieniu, odbudowywaną w duchu historycznym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, myślę, że już parę ciekawych wątków się nam pojawiło i chciałbym w tej chwili naszych panelistów prosić o zabranie głosu w kontekście trzech tematów, które tutaj chcielibyśmy poruszyć. Wiem, że pan profesor Sławomir Wizel też przygotował krótką prezentację. Za chwileczkę oddam panu profesorowi głos. Natomiast krótko może chciałbym wprowadzić do tych zagadnień, tematów, żebyśmy mogli sobie być może troszkę te kwestie przemyśleć. Proszę państwa, pierwsza sprawa, pojawiła się teza w wystąpieniu pana dyrektora Błyskosza, mówiąca o tym, że powinniśmy kształtować tą przestrzeń w sposób spójny, a jednocześnie ze wskazaniem, można powiedzieć, na pewne formy natury historyzującej. Ja może w tej chwili lekko przesadzam, ale robię to specjalnie po to, żeby może troszeczkę wyostrzyć, że tak powiem, tutaj tą oś dyskusji. Pytanie jest takie, czy w tym kontekście fakt uznania obszaru za zabytkowy, wartościowy, zabytkowy, niezależnie od formy ochrony, która tutaj jakby się nam pojawia, prawda, różnie to może być, powinien stać na przeszkodzie nowym realizacjom, zarówno architektonicznym, jak i urbanistycznym w jego granicach. Na ile możliwe jest dopełnienie i swoista reinterpretacja tejże struktury zabytkowej. Ja nie mówię, czy ona ma być udana, czy nie, bo to jest jeszcze następne zagadnienie, ale pytanie, czy w ogóle byśmy to dopuszczali. Po drugie, czy i jak, co i jak możemy chronić w odniesieniu do struktury urbanistycznej. Pan dyrektor już troszeczkę w swoim wystąpieniu odpowiedział na to pytanie, ale myślę, że warto byłoby też chwilę o tym porozmawiać. Jakie elementy uważamy to za kluczowe? Tu mówimy o liniach zabudowy, gabarytach historycznych, lokalizacjach obiektów nieistniejących, które w różny sposób również mogą tutaj się nam pojawiać i mogą często stać w sprzeczności z innymi realizacjami natury sąsiadującej. Pytanie, czy chaos przestrzenny, który w ten sposób powstaje, nie jest gorszym rozwiązaniem od innych interpretacji. Trzecia sprawa. Na ile ta struktura zabytkowa powinna stać się swoistym skansenem, to o czym pan prezydent wspomniał w swoim wprowadzeniu, a na ile przestrzenią nowych interpretacji i dopełnień. Co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest muzeifikacja miasta, czy też dopełnianie jego struktury nowymi funkcjami i formami z poszanowaniem zachowanych reliktów, a także omówionych wcześniej zagadnień. Proszę państwa, chciałbym, żebyśmy o tym tylko porozmawiali. Najpierw poproszę pana profesora Gzela o odpowiedź na to pytanie, a następnie zaczniemy dyskutować. Dzień dobry Państwu. Dobrze. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym interesem. Ciekawa rzecz. Pytania, o których profesor Lorenz wspomniał, dostałem dzisiaj rano, a odpowiedzi na te pytania przygotowałem już w ubiegłym tygodniu. I to jest właśnie to, co Państwo tutaj zobaczą na ścianie. Ale o czym to świadczy? Powiedziałbym, że świadczy to o takim pokrewieństwie dusz osób, które zajmują się jakąś sprawą, które są przekonane o tym, że to, co proponują i to, co powinno w konkretnych miastach się znaleźć, umieją ze sobą rozmawiać. I że jest to taka, powiedziałbym, ponadmiejska partyzantka już w tej chwili, która może w końcu doprowadzi do tego, że referaty takie jak ten o Gdańsku nie będą się już, o Krakowie nie będą się już powtarzały. Zobaczymy. Chcielibyśmy, żeby tak było. Pierwsze pytanie to jest to, czy działając dzisiaj w jakimś istniejącym mieście, poprzez te operacje, które nam się nie podobają,
miasto to staje się już nie miastem zabytkowym, chociaż tak o nim mówimy. Ciągle jest miastem starym, chociaż coraz nowszym, młodszym, bo są nowe budynki. Czy też jest po prostu miastem istniejącym, czy też otoczeniem istniejącym, w którym ta współczesna architektura się pojawia i będzie pojawiać, bo nie ma na to żadnej siły, żeby ona się nie pojawiała. Możemy mówić oczywiście o jakości tej architektury, o tym, że jest to jakaś architektura czasami taka żurnalowa, wycięta skądś, generowana przez komputer, tak jak też dzisiaj słyszeliśmy, ale tym niemniej jest to architektura współczesna i żyjemy z nią, będziemy żyli i musimy żyć. Mnie się wydaje, że istotną sprawą jest i o wielu rzeczach decyduje czas i miejsce, w jakim ta architektura powstaje. Problem czasu, o którym tutaj mówimy, jest istotny. Został dostrzeżony bardzo dawno już. Ja tutaj wymieniłem tylko jedną z książek, Miasto oblicze czasu z 1973 roku, w którym autorzy poszczególnych referatów zajmowali się właśnie tym problemem. Ale też chciałbym przypomnieć bardzo interesujący tekst Andrzeja Kadłuczki, Syndrom czasu w architekturze z 19 roku. Ci z Państwa, którzy chcieliby ten tekst przeczytać, mogą go znaleźć w książce Architektura, Urbanistyka, Nauka, wydawnictwo PWN. To jest książka, która powstała jako rezultat dyskusji w Komitecie Architektury, jakiś czas, Komitecie Architektury i Urbanistyki Panowskim, jakiś czas temu. A więc czas akcji, czas, w którym architektura powstaje, ale wydaje mi się, że równie istotne jest miejsce, w którym ta architektura powstaje. Dlatego też który naciskamy, żeby było następne przedrocze. Podobno nie ma udanego wykładu bez awarii i przezroczy. Dobrze. Zacznijmy od Gdańska, no bo jesteśmy tutaj. Mamy tutaj przynajmniej trzy przykłady bardzo interesującej architektury współczesnej w miejscach, które niektóre z nich budzą zastrzeżenia, a inne niekoniecznie. Muzeum II wojny światowej, które przyjechałem, mówię o tej architekturze, przestudiować tutaj na kilka dni. Bardzo muszę powiedzieć, mi ta bardzo muszę powiedzieć, że ten coś za szybko idzie. Bardzo ten budynek mi odpowiadał, a powiedzieć jeszcze trzeba, że znajduje się on w takim miejscu, że praktycznie rzecz biorąc jakichś większych emocji w tym akurat miejscu nie budził. Większy problem był z budynkiem, w którym w tej chwili jesteśmy. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że akurat lokalizacja tego Centrum Solidarności na terenie Stoczni Gdańskiej jest jak najbardziej odpowiednia. Rozwiązania architektoniczne też wydaje się, że są bardzo interesujące. Nawiązanie do tego, co się działo na tych terenach, nawiązanie do tych stoczniowych elementów, które tutaj ciągle jeszcze istnieją w tym budynku, są jak najbardziej na miejscu. No, gorsza sprawa z teatrem szekspirowskim.
Już była o nim mowa dzisiaj. Mnie się wydaje, że mimo wszystko, mimo tych uwag, które ciągle można pod adresem tego budynku formułować, jednak on w krajobraz tego miejsca się wpisuje. Mimo że w pobliżu mamy te znakomite zabytki, gdzieś tam co prawda teatr ten z prawej strony widoczny mówi nam o tym, że jesteśmy w innym czasie niż wieże, które widzimy na pierwszym planie, ale mimo tej zabytkowości miejsca, mimo tych bez wątpienia bardzo ważnych zabytków, ten teatr jednak swoją rolę spełnia. Chociażby dlatego, że przyjemnie jest tutaj przyjść daleko od tłumu, przepraszam za wyrażenie, stonki turystycznej, która kłębi się gdzieś w okolicach głównego miasta i trochę dalej. Kawiarnia jest prawie zawsze pusta, można w ciszy i w spokoju napić się albo czegoś ciepłego, albo czegoś zimnego i po prostu kontemplować ten budynek. Być może dojdziemy wtedy do innych wniosków niż same wnioski na jego temat ujemne. Pamiętam, jak budynek był przygotowywany do realizacji. Dzwonili do mnie przynajmniej dwaj opiniodawcy, którzy wtedy mieli ten budynek zaopiniować, projekt tego budynku. Podtrzymywałem ich opinię, że należy tę opinię właśnie napisać tak, żeby budynek mógł być zrealizowany. Nie miał takich strasznych, powiedziałbym, przeżyć budynek Filharmonii Szczecińskiej, chociaż też przecież stoi na terenie, o którym można mówić, że jest terenem zabytkowym, historycznym. Być może pomogło Filharmonii to, że w 15 roku, przypominamy sobie, dostał ten budynek Nagrodę Misa van der Rohe wręczaną w Barcelonie. Bardzo to był wtedy kontemplowany przez wszystkich obiekt. Mówię o osobach, które tam na miejscu brały udział w tej uroczystości. Od takich budynków oczekujemy jednak czegoś więcej niż tego, żeby one były ładne albo brzydkie, żeby nadawały się do umieszczenia w podręcznikach architektury albo żeby się nie nadawały. W wielu przypadkach oczekujemy tego, co się wydarzyło w Bilbao, mianowicie żeby ten efekt ekonomiczny, który za zrealizowaniem tego muzeum się pojawił, żeby pojawiał się wszędzie. On niestety nie chce się wszędzie pojawiać. Być może rzecz wygląda tak, że wtedy, jeżeli mamy do czynienia z czymś po raz pierwszy, to wtedy ten efekt nowości powoduje, że chcemy dołożyć swoją ekonomiczną cegiełkę do tego efektu. I być może dlatego efekt Bilbao tam się wydarzył, a gdzie indziej nie bardzo możemy się jego doczekać. Zastanawiam się, czy przypadkiem w takich momentach nie należało mówić o ulepszaniu przestrzeni poprzez te nowe budynki. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kościół Mayera w Rzymie i nie był przywieziony Mercedesem wprost pod ten kościół, tylko jechał najpierw godzinę tramwajem, a potem drugą godzinę autobusem i w końcu wysiadł na jakimś przystanku,
i potem musiał dojść do tego miejsca, a szedł akurat w momencie, kiedy z zaplecza Supersamo wyrzucono pół tony zgniłej sałaty i brnął przez tę sałatę, a później doszedł do tego placu trzeciego milenium i się okazało, że tam z tyłu są tereny zielone, tak to w Rzymie jest nazywane, a faktycznie są to jakieś wyschnięte łąki pozbawione zresztą trawy, po których biegają spragnieni tej zieleni Rzymianie, to nagle okazuje się, że ten kościół rzeczywiście ulepszył tę przestrzeń. W środku zespołu mieszkaniowego, z którego przy tym placu stoją dwa, jak to się u nas mówi, ogromne bloki, nagle ten kościół stał się czymś w rodzaju takiego światła pokazującego lepszą przyszłość nie tylko architektury, ale również lepszą przyszłość tych wszystkich, którzy tam mieszkają. Podobnie jest z Muzeum Zahi Hadid z drugiego końca Rzymu. Przecież zanim to muzeum powstało, było tam jakieś więzienie czy areszt, komenda policji, koszary wojskowe, pętla tramwajowa i nagle okazało się, że to wszystko jest unieważnione przez budynek, który tutaj się pojawił. Przy czym ten budynek nie był po prostu narysowany gdzieś tam w Londynie i przywieziony, tylko wszystkie linie, które w przestrzeni tej może nie zdegradowanej, ale mało interesującej przestrzeni tego przedmieścia Rzymu się znajdowały, takie jak krawężniki, przewody tramwajowe, jakieś inne jeszcze linie, nagle wszystkie te linie zostały zebrane w coś w rodzaju takiego pęczka, powyginane w odpowiedni sposób i zamieniły się z linii w budynek. Ulepszona została przestrzeń tej dzielnicy. Warto tam pojechać, warto ten budynek zobaczyć i warto zobaczyć ten efekt, który może nie jest efektem finansowym, tak jak w przypadku Bilbao, ale jest świetnym efektem przestrzennym. Gdybyśmy mówili o panoramach miast, tutaj również oglądaliśmy panoramę Gdańska, tak jak w jednym z projektów jest proponowana, widok, od którego mnie zaczęły boleć zęby. Mamy tutaj do czynienia z panoramą Londynu. W tym przypadku, jeżeli jesteśmy bliżej tych budynków, na drugim brzegu Tamizy, to faktycznie wygląda to tragicznie. Z odległości natomiast, mimo że katedra świętego Pawła jest tylko maleńkim dodatkiem do tego wszystkiego, co powstało w City, jest w tym jakaś szczerość. City to pieniądz. Pieniądz to te budynki. Te budynki generują pieniądz. W związku z tym budujmy tak, żeby było widać to, skąd ten pieniądz w Londynie się bierze. A jeżeli chodzi o miejski krajobraz, to są to jakby odrębne studia tego wszystkiego, o czym mówimy. Pytanie, czy na którymkolwiek z budynków w Gdańsku, w Krakowie, w Warszawie, gdziekolwiek udałoby się dobudować tę szklaną puszkę filharmonii. Nie będę się upierał, że to jest fantastycznie piękne, ale mnie się to bardzo podoba. Jeździłem tam przynajmniej 3 razy, będąc w Berlinie. Dojeżdżaliśmy, żeby po prostu tę filharmonię jeszcze raz obejrzeć. Ale z drugiej strony mamy taką dbałość o krajobraz miejski, jak to, co widoczne jest na rysunku z lewej strony. Hotel, dom wczasowy i obok nowy dom wczasowy. Nie chcę wymieniać nazwy tutaj międzyzdrojów, bo to może nie wypada, ale gdybyśmy przelecieli się po ulicach tego miasta, to okazałoby się, że takich rozwiązań jest cała masa. Jest to też jakaś szczerość. Zarabiamy na turystach i budujmy szybko, co się da, żeby przyjeżdżali, mieli gdzie mieszkać i zostawiali to, co mogą zostawić, czyli pieniądze.
Ale teraz mamy jeszcze jedną możliwość, mianowicie taką, że realizując nowe budynki w jakimkolwiek mieście, posuniemy się aż do stworzenia takiego nieprawdziwego miasta, o którym mówimy, a to jest Cepelia. I tak się właśnie dzieje w tym Alberobello na południu Włoch, do którego przyjeżdżają masy turystów, fotografują to miasto. Tymczasem te dachy w niewielkiej już w tej chwili, niewielkiej ilości są oryginałami, a tak znajdują się na a to stacjach benzynowych jako przykrycie, na innych jeszcze urządzeniach, na trafostacji, na czymś tam jeszcze. Z tej formy, która była charakterystyczna, zrobiono coś takiego jak ciupaga zakopiańska, którą można kupić w jastarni w tych namiotach, które tam wzdłuż głównej ulicy są rozstawione. Cepelia. Czy musimy cierpieć takie rozwiązania? Mnie się wydaje, że z jednej strony ta Cepelia, ale z tej drugiej, czy może z trzeciej strony jest coś, co nazwałbym odwagą w projektowaniu. Tutaj mamy przykład Grand-Mot, wielkiego 100-tysięcznego miasta wakacyjnego nad Morzem Śródziemnym, a przecież tuż obok jest Egimort. Są Święte Marie, jest Delta Rodanu z tą fantastyczną przyrodą, która tam istnieje. I nagle w tym wszystkim supermodernistyczne obiekty. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie są to tak zwane bloki, tylko to są rzeźby przestrzenne, rzeźby w przestrzeni. Architekt Baladur zdecydował się na taką realizację. Jest to rzecz, można powiedzieć, związana właśnie z odwagą w projektowaniu, ale odwagą dobrze rozumianą. Świetnym przykładem tej odważnej działalności jest Berlin, generalnie rzecz biorąc. Nie znalazłem niestety rysunku nowego zamku, który jest już możliwy do oglądania. W związku z tym jest tylko Plac Poczdamski i Centrum Sony, które są zbudowane na istniejącej sieci ulic, ale przecież budynki nie są powtórzeniem tego, co było kiedyś. I proszę sobie teraz przypomnieć ci z Państwa, którzy widzieli albo czytali o tym zamku, który został odbudowany. Trzy konkursy się odbyły. Dwa pierwsze zostały, wyniki ich zostały odrzucone. Nie podobały się. Rzeczywiście, tak jak dzisiaj jeszcze możemy oglądać te wyniki, nie były niczym nadzwyczajnym, były jakimś takim popisem architektonicznym całkowicie bez sensu. W końcu w kolejnym konkursie pierwszą nagrodę dostał Franco Stella, architekt z Vicenzy. I przecież nie jest to zamek odbudowany w formie, w jaki został kiedyś wybudowany i zniszczony. Ściany budynków, które do siebie dotykają, są tak zaprojektowane, że jedna jest w cudzysłowie historyczna, druga współczesna. Historyczna, współczesna, jest przemieszanie form. Wygląda to tak, jakby zderzyły się ze sobą dwa parowozy, jeden z napisem współczesność, drugi z napisem historia. I coś tam z tego wyniknęło. I mamy jeden teraz parowóz, udało się złożyć z tego wszystkiego i on gwiżdżąc wesoło jedzie sobie po torach. Po torach historii architektury, po torach historii urbanistyki, po torach historii Berlina. Czy to jest odwaga, czy dezynwoltura pewnego rodzaju. Warto nad tym się zastanowić. I jeszcze na koniec jeden przykład. Mianowicie w Wenecji co dwa lata, jak wiemy, odbywają się te biennale weneckie. Czy Wenecjanie biorą jakikolwiek wzór z tego, co tam się pokazuje? Czy
rzucają się na te projekty i je natychmiast realizują, to znaczy korzystając z form, które się tam pojawiają. Nie. Jest to, powiedziałbym, mądre i odpowiedzialne używanie form tych, które w Wenecji są tradycyjne, natomiast te wszystkie formy architektoniczne, które pojawiają się na Biennale, są czymś w rodzaju obrazu, który wieszamy na 2 lata na ścianie, po czym zamieniamy na nowy. Wieszamy i zamieniamy na nowy. Rozmawiamy o nim, ale żyjemy w dalszym ciągu po swojemu. Ta dyskusja, która tam się co 2 lata odbywa, jest inicjowana przez nowe projekty architektoniczne. Wydaje mi się, powinna być wszędzie również inicjowana. No, w tej formie, w jakiej tutaj pokazujący mi, że czas się kończy, profesor Lorenz nam dzisiaj zorganizował. I to wszystko. Szukajmy wzorców, ale myślmy o nich, czy one są potrzebne, czy nie. Jak będziemy kończyć nasze spotkanie, będzie już w Gdańsku ciemno, ale być może nie dziś, ale jakiegoś innego dnia ktoś z Państwa będzie chciał napisać do mnie, że nie mam całkowicie racji i wszystko, co mówiłem, nie miało sensu. Proszę uprzejmie, jak to było w piosence, nie oblej mnie niczym, raczej, prawda, przeklnij i to będzie też fragment dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przepraszamy za te rozpaczliwe znaki, ale pan profesor zdecydowanie przekroczył czas wystąpienia. Proszę Państwa, ale myślę, że jest to niesłychanie ważne i interesujące z racji na kwestie, o których rozmawiamy, mianowicie te pytania, które pozwoliliśmy sobie tutaj zadać. Wydaje się, że no faktycznie są pewną jakąś taką osią tej dyskusji, tak? Czyli generalnie na ile te nowe elementy zarówno w kontekście kreacji urbanistycznej, jak i przekształceń urbanistycznych tych obszarów zabytkowych, jak i następnie będące ich konsekwencją nowe uzupełnienia i przekształcania także krajobrazu, na ile są one naturalnym elementem ewolucji, czy też powinny stać się przedmiotem dyskusji bardziej może konserwatorskiej. Ponieważ pan profesor się już wypowiedział, w związku z czym ja może pozwolę sobie obu panią profesor oddać głos, prosząc jednocześnie z uwagi na tutaj lekkie opóźnienie czasowe, może od razu na ustosunkowanie się do wszystkich kwestii razem. Pani profesor Magdalena Staniszki, bardzo proszę. Właściwie jest bardzo mało czasu i właściwie wszyscy pozostają przy swoim. Co też jest pewną konkluzją. Tak. Jak zwykle. I teraz oczywiście dziedzictwo. No nikt nie powie, że nie trzeba chronić dziedzictwa, ale żeby było co chronić, to najpierw to trzeba tworzyć. I to tworzenie jest jakby trwa. I to tworzenie dziedzictwa po to, żeby je w przyszłości chronić, odbywa się także na terenach, które mają te wartości, które się należy chronić. No i to koło się zamyka. Pani profesor przywołała Kriera, bardzo się cieszę. I tam w tej karcie nowej urbanistyki jest takie stwierdzenie, które moim jest podstawą do tego, żeby w ogóle mówić o rozwoju, tak? To znaczy, to on tam mówi, karta nowej urbanistyki mówi w ten sposób, że architektura powinna pozwolić odczuć miejsce i czas. No i to wiadomo, że czasu nie można zatrzymać, na pewno nie można cofnąć, natomiast miejsce można zniszczyć, ale się nie powinno. No i teraz od tego mamy to, co profesor Targowski tak uprzejmie nazwał, że są 2 żywioły, to znaczy konserwatorski, architektoniczny. No i tak to uprzejmie powiedział, że są w kontrowersji, natomiast jest czasami ostry konflikt. I to, co pani pokazała, co się dzieje w Krakowie. Ja byłam ostatnio na wakacjach w Gruzji, no i tam patronem jest Święty Jerzy, więc ta ikona Świętego Jerzego, który chroniąc wartości powala tego smoka, to wydaje mi się, że w Krakowie ten smok wlazł na konia, a Święty Jerzy się po prostu położył i został pokonany. I teraz co zrobić, żeby było po Bożemu, czyli żeby Święty Jerzy był górą, prawda? I teraz mnie się wydaje, że te pytania, które tutaj zostały zadane, ja je dostałam przed chwilą, one są moim zdaniem dla mnie no niezwykle oczywiste. To znaczy odpowiedź jest niemożliwe, albo broń Boże, albo tak, oczywiście tak należy.
Ale teraz no, przychodzą szczegóły. Ja chcę tylko podać bardzo krótko parę przykładów, które wszyscy znają. Miało być bez obrazku. Więc na przykład, czy można jakby rozwijać strukturę urbanistyczną chronioną? Czy można? No więc, no to przykładem jest Paryż, prawda? I oś Luwru. No, prawda, potem jest defans i potem nawet ta architektura, tak? To jest nic innego jak rozwijanie struktury chronionej. W Warszawie przy wielu dyskusjach z konserwatorem to jakby było niemożliwe. Mówi, ta oś się tu kończyła i tyle. I tak było i w związku z tym nie można dalej. W związku z tym na pewno można rozwijać strukturę chronioną. I to jest ten rozwój, który może być dobry, oczywiście może być także zły. Teraz wydaje mi się, żeby ta nowa zabudowa w historycznym kontekście, no bo mamy rozwijać miasto wewnątrz obszarów zurbanizowanych i te historyczne obszary bezsprzecznie będą podlegać zmianom. I mnie się wydaje, że są nieuniknione działania, które tu pani profesor pokazała jako dramatyczne, ale po prostu to były złe rozwiązania. Natomiast nas czeka w dużo większym zakresie niż do tej pory przebudowa, rozbudowa i nadbudowa. Mówiąc, prawda, językiem prawa budowlanego, historycznych obiektów. I to może budzić, nie wiem, niepokój, no, protest, ale to się będzie działo. I będzie się działo tak jak zawsze, że to będzie albo dobra, albo zła architektura. I teraz co zrobić, żeby ta architektura była dobra? Co zrobić, żeby ona była dobra i czy rację ma ten żywioł konserwatorski, czy rację ma ten, nie wiem, no barbarzyńca, architekt, już nie mówiąc o tym deweloperze, który chce tylko zarobić. No bez dewelopera miasto się nie rozwija i nic nie będzie. I teraz znowu ja chcę dać taki przykład pozytywny i odwrotny. Na Placu Paryskim w Berlinie powstał budynek autorstwa Gerego, który jest architektem niepokornym. Natomiast to jest budynek, który się niezwykle wyróżnia w kontekście, a równocześnie jest w pełni spójny z tym. I teraz jak on powstał, to nie dlatego, że prawda Gary zasiadł z konserwatorem i mieli kontrowersje czy nawet konflikt, tylko to była niezwykle uporządkowana procedura dojścia do tego, w jaki sposób określić, jak chronić, nie tylko co chronić, ale jak chronić. I potem mało, i to była jakby zespołowa praca i mało tego, w oparciu o te wyniki tego zespołu, który pracował, ogłoszono konkurs. I dopiero wtedy powstał ten bank na Placu Paryskim. Natomiast mamy w Warszawie plac Marszałka Piłsudskiego, na którym no, równie utalentowany architekt, czyli Foster, chciał postawić budynek. No i teraz jak to się skończyło? Ten taki deweloper, można powiedzieć, z górnej półki i znany architekt przyjechali do Warszawy i myśleli, że może to będzie tak jak w Berlinie, że będzie wiadomo, co wolno, czego nie wolno i będzie się tworzyć ta nowa architektura. A tu się zrobiła sytuacja, wzajemnej współpracy dwóch stron, które wcale nie miały tego samego celu. To tak jakby posadzić przy sobie, prawda, dwie strony konfliktu i niech teraz oni wspólnie rysują, powiem kolokwialnie. I teraz ze zbiorowego rysowania konia wychodzi zawsze wielbłąd. No nie ma co ukrywać. W Warszawie tych wielbłądów się trochę rozsiadło. I mój wniosek jest taki, uczmy się od Berlina. No może jeżeli to źle brzmi, to wykorzystajmy ten Berlin. Wykorzystajmy to ich doświadczenie, bo to daje dobre wyniki. Nie słychać? Dobrze. Tak, teraz słychać? Jak nie słychać, to trudno. I teraz jest jeszcze jedno. Czy można jakby rozwijać, czy dodawać do tego, do tej struktury zabytkowej? Ja chcę powiedzieć, że no, dla mnie ten współczesny Gdańsk jest zachwycający. To, co się tu dzieje, ja tutaj po wielu latach przyjechałam w czasie wakacji, był tłum ludzi, turystów i mam wrażenie, że wszyscy byli zachwyceni. I taki ten Gdańsk stary razem z tymi nowymi realizacjami, które mogą budzić większe lub mniejsze uznania, nawet sprzeciw,
To jest taka wyspa piękna, moim zdaniem, ale równocześnie to jest wyspa ciepła. Pogoda była ogromnie gorąca i teraz znowu odnosząc się do Warszawy. Czy można w obszarach zabytkowych sadzić drzewa? W Warszawie to, jak ostatnio, nie wiem, tam zrewaloryzowano jakieś miejsce, no wszyscy narzekają, że to jest betonoza, że za mało drzew, a Libii ma projektant takie, że konserwator się na więcej drzew nie zgodził. I znowu taki był news, że będziemy tam jakiś plac przebudowywać, rewalizować i konserwator się zgodził na 8 dodatkowych drzew. Tylko nie wiem, czy do tych, co są, czy do tych, co były, czy do tych, kto coś zaprojektował. No, nie ma wyjścia. My musimy właśnie uwzględnić to, że czas płynie i każde miejsce ma także swój klimat. I klimat nam się zmienia, zieleń jest w mieście potrzebna i mnie się wydaje, że konserwator musi się pogodzić z tym, że pojawią się nam drzewa w obszarach zabytkowych. Ja się tu może na koniec odniosę do, jeżeli mówimy o dziedzictwie, prawda, to nie tylko dziedzictwo materialne. Ostatni premier II Rzeczpospolitej, Sławoj Składkowski, który jest kojarzony z całkiem innym dziedzictwem, prawda, z takim małym domkiem, którego nie chronimy. Natomiast on w 26 roku wydał okólnik do wojewodów w sprawie zazieleniania ulic i placów. I te błoto na tych małych rynkach, małych miasteczek zamieniło się w trawniki i w drzewa. I dużo, dużo później, prawda, Unia bardzo hojnie dawała pieniądze na rewaloryzację przestrzeni publicznej i zaczęliśmy wykładać te place i ulice kostką Bauma, wycinając drzewa, wszystko w uzgodnieniu z konserwatorem. No ale historia jakby się toczy coraz szybciej. I w tej chwili mamy znowu taką sytuację, że będziemy zazieleniać historyczne place, prawda? Ale jeszcze na sam koniec już, dobrze? Bo w 2015 roku to taka data padła, wyszedł taki raport Przestrzeń życia Polaków pod redakcją Janusza Sypioła, prawda, architekta, ówcześnie senatora. I to jest, no już będzie prawie no, 10 lat temu, tak? No i tam są różne konkluzje, co można, czego nie można, co należy, tak? Bo zawsze wszyscy się zgadzają, a na końcu jest tak, jak było. I Sypioł pokazuje taką sytuację prawną. Konserwator jest umocowany instytucjonalnie. Konserwator ma pieczątkę, konserwator ma władzę, natomiast architekt miasta, no właśnie nic nie może. Tak, tylko nic. No i teraz może zorganizować zdaniem, dyskusję. No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek. On może niektórych oburzać, ale ja uważam, że on jest niezwykle ważny i ja zachęcam, żeby kontynuować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I pani profesor Katarzyna Zielonko-Jung, Politechnika Gdańska. Dziękuję za głos. Nie wiem, czy mój mikrofon działa. Chyba tak działa. Na pytanie pierwsze dotyczące faktu, czy w ogóle struktury zabytkowe powinny być zmieniane, dopełniane, czy powinny ulegać pewnym przemianom, to wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista, że powinny. Jako że miasto jest takim tworem wiecznie zmieniającym się, jak spojrzymy w historię miast czy zabytków, to jest nie tylko historia tego stanu, który mamy teraz, obraz tego stanu, który mamy teraz, ale to są w zasadzie wieczne przemiany i to jest nieuniknione. Ja się odwołam trochę do dyrektyw unijnych dotyczących Nowego Zielonego Ładu i Europejskiego Bauhausu, czyli tych nowych doktryn, które wynikają z wyzwań naszych współczesnych czasów. I tam jest wiele ciekawych zapisów, które mówią między innymi o pięknie, inkluzywności, zrównoważeniu, czyli takim łączeniu wielu kryteriów, ale pojawiają się takie dwa bardzo ciekawe terminy, które myślę, że mają wiele zastosowań. Nie tylko, ponieważ one się pojawiają w kontekście energetycznym, ale myślę, że mogą się pojawić w ogóle w kontekście architektury, urbanistyki jako zasobu. Pojawia się taki termin efficient i sufficient. Efficient jako wydajność, czyli to jakby dążenie naszych współczesnych czasów, czy takim wyzwaniem, koniecznością współczesnych czasów
jest to, żebyśmy jak najbardziej efektywnie wykorzystywali to, co mamy. I myślę, że na strukturę zabytkową trzeba spojrzeć jak na każdą inną, jako na strukturę, która ma po prostu swój potencjał, tylko ma potencjał wyjątkowy. Natomiast wartość historyczna nie jest jedynym potencjałem tych miejsc. Nakładają się inne potencjały przyrodnicze, społeczne, wizerunkowe związane z tym genius loci. Te potencjały się przenikają. I chyba kluczem jest to, żeby właściwie ocenić potencjał i rzeczywiście go wykorzystać. Myślę, że żaden zabytek nie zasługuje na to, żeby zostać niewykorzystanym, żeby niszczyć, a tak myślę, że czasami się dzieje wskutek być może zbyt ostrych zapisów czy obostrzeń. Z drugiej strony jestem pod wielkim wrażeniem wykładu o Krakowie i o tym, jak rzeczywiście straszne decyzje można podejmować architektoniczne i takie nieodwracalne. Zresztą już pomijam, że na strukturze zabytkowej, ale w ogóle, ale w tym przypadku jest to szczególne. I myślę, że tutaj dobrym jest to odwołanie do tego drugiego określenia sufficient, czyli wystarczający. Jesteśmy też w czasach, w których trzeba trochę ograniczać potrzeby. I te przykłady tutaj pokazane, myślę, że są takimi przykładami niepohamowania potrzeb. Kiedy zarówno co do, nie wiem, kubatur, ilości metrów kwadratowych, ilości pieniędzy, które można zarobić wskutek tego, że jakaś inwestycja powstanie i będzie działała w tak atrakcyjnym miejscu, to są te potrzeby niepohamowane i chyba jest czas rzeczywiście weryfikacji tych potrzeb. I to pytanie o uzupełnianie struktur, przemiany ich i trochę jakby takie obracanie tym kapitałem zabytkowym, jeżeli można tak powiedzieć, to moje zdanie jest, że tak, tylko trzeba znać pewne granice i rzeczywiście hamować inicjatywy, które wykraczają poza rzeczywiście te idee zrównoważenia, czy tego, że rzeczywiście wszystkie grupy społeczne mają z czegoś korzystać, a nie tylko wybrane. Jeżeli chodzi o to pytanie, co zachowywać, to ja myślę, że nie ma tutaj żadnej odpowiedzi. Czy to będą linie zabudowy, czy to będą gabaryty, czy to będą jakieś, nie wiem, kierunki, osie urbanistyczne, czy to będą jakieś położenie obiektów nieistniejących. Myślę, że każda sytuacja po prostu jest wyjątkowa i unikatowa. I cały klucz polega na tym, żeby rzeczywiście umieć tą unikatowość każdej sytuacji ocenić. I tutaj myślę, że bardzo ważne jest takie wzbogacenie w stosunku do współczesnych praktyk procesu projektowania o takie etapy bardzo wstępne, o dyskusje, o różne wydarzenia, które pozwalają włączyć w te dyskusje i w jakieś takie preprojektowe etapy jak największe grono osób, specjalistów, czy historyków, architektów, mieszkańców danych miejsc, studentów, nie wiem, wydziałów architektury, konkursy studenckie mają niesłychanie duże znaczenie. Tam nigdy żaden pomysł nie jest dojrzały, ale jest mnóstwo ciekawych spojrzeń. Konkursy koncepcyjne to jest pole do wielkiego dyskutowania, zanim się w ogóle podejmie jakiekolwiek decyzje w zapisach miejscowych planów zagospodarowania, czy w zapisach konserwatorskich, czy jakichś zapisach ostatecznych, dlatego że widać, że też trochę wniosek na podstawie tej prezentacji o Krakowie, że nawet te ostre przepisy nie chronią przed złą architekturą i przed złymi decyzjami. Czyli rzeczywiście same te procedury są niewystarczające. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, na ile struktura zabytkowa powinna być skansenem, a na ile przestrzenią nowych interpretacji i dopełnień, to oczywiście, tak jak powiedziałam, żadna architektura chyba nie zasługuje, żeby stać się zabytkowa, nie zasługuje, żeby stać się skansenem, wyjąwszy takie skanseny celowe, turystyczne, jak, nie wiem, skansen na Bzycach, czy gdzieś w jakieś miejsca, które żyją właśnie i atutem jest to, że są skansenami, to chyba w miastach takich skansenów być nie powinno. Po prostu nie stać nas na to. Każda przestrzeń miejska powinna być wykorzystana po to, żeby nie inwestować na terenach otaczających, żeby rzeczywiście wykorzystać to, co już jest zainwestowane,
to, co ma potencjał funkcji, jest dobrze skomunikowane, ma mnóstwo udogodnień, gdzie rzeczywiście można te funkcje, te miasto dopełniać w sposób taki, żeby te struktury były bardziej efektywne. Chciałabym zwrócić uwagę także na to, że czy zachowywać artefakty, na ile chronić, bo czasami rzeczywiście są to decyzje trudne. Próbujemy zachować jakieś szczątki czegoś, które już w ogóle nie pasują do, mają swoją wartość historyczną, ale już ta struktura wokół wygląda inaczej. Trudno zachować tę harmonię, więc padają decyzje czy o rozbiórce. I nieraz takie są pomysły, żeby zachować coś w linii posadzki, coś w jakiś chociaż najmniejszy sposób. Trochę dochodzi się wówczas do karykaturalnych decyzji, które są kompletnie nieczytelne dla kogokolwiek. I myślę, że oprócz projektujących i zatwierdzających ten pomysł, ale myślę, że bardzo duży potencjał tkwi w różnych technologiach wirtualnych, gdzie można naprawdę trafiać do odbiorców chyba w taki bardzo żywy sposób. I jest to też, myślę, ciekawa przestrzeń do eksploracji takich bardzo innowacyjnych pomysłów, w jaki sposób te historie, czy właśnie geniusz ludzki, który wynika z historii, odtwarzać w ten sposób w strukturach, które mogą już wyglądać inaczej. Bo jak widać tutaj z tych prezentacji, nie ma reguły, czy historyzowanie jest najlepszym rozwiązaniem, czy poszukiwanie architektury bardzo nowoczesnej, kontrastującej, ale w taki bardzo przemyślany sposób jest lepszym rozwiązaniem. Były zarówno dobre i złe przykłady jednego i drugiego podejścia, więc nie ma tutaj jakiejś recepty. Po prostu trzeba rzeczywiście chyba na ile się da zadbać o jakość tej architektury i rzeczywiście indywidualne podejście do każdej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pojawiło się w dyskusji parę... Dziękuję bardzo. Parę bardzo interesujących wątków. Zdaję sobie sprawę, że już jesteśmy lekko po czasie z uwagi na lekko przedłużone wprowadzenie do tej dyskusji, ale myślę, że jeżeli Państwo pozwolicie, jeszcze parę minut z przerwy zajmiemy, ponieważ pojawiły się przynajmniej dwa wątki, które chyba wymagałyby być może drugiej rundy wypowiedzi ze strony Państwa panelistów. Pierwsza sprawa to jest kwestia związana z czymś, co byśmy tutaj nazwali Disneylandyzacją, czy też tematyzacją przestrzeni. Tak się składa, że miałem okazję się kiedyś naukowo tym tematem zająć. Taką książeczkę habilitacyjną na ten temat miałem okazję popełnić i pamiętam, że jak przystępowałem do tego tematu, to wydawało mi się, że jest to jakiś margines. Jak kończyłem tą pracę, to z przerażeniem odkryłem, że jest to mainstream architektury i urbanistyki. I pytanie moje jest być może tutaj do Państwa w kontekście choćby tego, o czym pan rektor Błyskocz wspomniał w odniesieniu do głównego miasta, że de facto to jest pewna wersja, można powiedzieć, tematyczna tak naprawdę odbudowanego miasta. Pytanie, na ile powinniśmy dalej iść tą drogą, na ile powinniśmy dalej faktycznie prowadzić do takich rozwiązań, jakie no choćby nawet powstały właśnie w tym Dreźnie, które no mówmy się nie mają nic wspólnego z autentyczną strukturą, bo po prostu jest to zupełnie nowa kreacja. Czy choćby na tych przedmieściach Paryża, gdzie po prostu na pustym, szczerym polu de facto budujemy struktury przypominające urocze paryskie zaułki. Tak? Akurat sam miałem okazję zwiedzać tego typu miejsca, tak więc dokładnie tak to wygląda. Pytanie, czy to jest jakby ta droga, tak? To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, na którą chyba warto byłoby sobie też odpowiedzieć, to jest, pojawia się kwestia wypowiedzi pani profesor, mianowicie kwestia dobra wspólnego. Zostaje mi się, można powiedzieć, nic tylko przyklasnąć temu zagadnieniu, tak? Tylko pytanie, w jaki sposób to dobro zdefiniujemy. I to jest, myślę, tutaj niesłychanie ciekawa sprawa. W jednej z tutaj z prac, które w jednym z takich procesów konsultacyjnych, które jako Biuro Architekta Miasta prowadziliśmy w zeszłym roku, dotyczące właśnie obszaru Młodego Miasta, czy też terenów postoczniowych, procesu, który zaangażował przede wszystkim grono ludzi młodszych, tak to może nazwijmy, tak na pewno młodszych ode mnie. Więc ku naszemu dużemu zdziwieniu i zresztą także zdziwieniu kolegi dyrektora, kolegi Andrzeja Trzeciaka, który wtedy też to komentował tutaj reprezentującego wówczas ECS, wyszło, że stosunek do dziedzictwa tego obszaru wśród ludzi młodych jest delikatnie rzecz ujmując zdystansowany. Tak? To znaczy oni generalnie oczekują dzielnicy nowej, współczesnej, odpowiadającej na ich potrzeby, tak? Oczywiście szanującej tożsamość, historię i tak dalej, ale jednak przede wszystkim dzielnicy współczesnej. W związku z tym pytanie, jak to dobro wspólne zdefiniować, a myślę, że to jest niesłychanie interesująca rzecz, to także w kontekście
tych badań opinii społecznej, o której tutaj pan dyrektor wspomniał, no może się okazać, że czasami te odpowiedzi są takie trochę zaskakujące, można powiedzieć. Tak? Bardzo proszę. Nie wiem, kto chciałby zabrać głos? Pan dyrektor. Bardzo. Dziękuję. Ja zachęciłem tak po cichu pana profesora, żeby troszeczkę poprowokował nas wszystkich, żeby ta dyskusja stała się trochę taka bardziej powiedziałbym żywa. Więc ja pozwolę się nie zgodzić z panem profesorem, dlatego że o ile w trakcie prowadzonych badań przez pana profesora rzeczywiście wyszły takie wyniki, o tyle muszę powiedzieć, że z kolei badania, które socjologiczne, które były wykonywane na zlecenie miasta Gdańska w ramach procesu o wpis Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wykazały jednoznacznie, że tereny postoczniowe postrzegane są we wszystkich kategoriach wiekowych, a szczególnie również młodych ludzi, jako tereny, które powinny zostać, owszem, zabudowane, uzupełnione tkanką zabytkową, ale powinno to się odbywać w sposób harmonijny. I to jest najważniejsze przesłanie z tych badań, to znaczy mówiące o tym, że tereny postoczniowe po prostu są postrzegane już jako tereny oswojone przez społeczeństwo i tereny, w których młodzi ludzie się dobrze czują. Czują się w nich dlaczego? Dlatego, że właśnie one mają taki charakter, a nie inny. Jeszcze ciągle. To jest jakby jedna kwestia. Druga sprawa, jeżeli chodzi tutaj taki głos polemiczny w stosunku do tego, co powiedział pan profesor Gzel, do jednego fragmentu. Mianowicie, jeżeli chodzi o szczerość i o kwestię tak zwanego city. Owszem, city zawsze rządzi pieniądz, w każdym mieście city rządzi pieniądz, natomiast ja wolę tą szczerość nie w wymiarze londyńskim, tylko w wymiarze francuskim, czyli paryskim. Jeżeli popatrzymy na te rozwiązania, które nastąpiły w Paryżu, oczywiście pomijając te kilka wpadek, które gdzieś tam pojawiły się w latach 80., to w Paryżu jednak wystrefowano miasto. To znaczy stwierdzono, że owszem, musi się pojawić taka dzielnica, która będzie dzielnicą stricte biznesową i tam będzie można za rentę gruntu wyciągnąć gigantyczne pieniądze, no to przede wszystkim zorganizowano to miejsce w kontekście urbanistycznym, czyli na przedłużeniu osi Łuku Triumfalnego i osi Luwru. Natomiast Musimy wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że budując miasta, budujemy te miasta nie dla wyglądu architektonicznego czy dla jakichś wirtualnych ludzi, tylko budujemy je dla siebie. Więc jeżeli mamy się odnieść do Gdańska, to wolałbym, żeby nasze miasto było miastem przyjaznym nie tylko dla przyjezdnych, ale również dla mieszkańców. Czyli musimy równoważyć komercję w stosunku do potrzeb mieszkańców. Owszem, co do tez przedstawionych przez wszystkich Państwa, pewnie wszyscy się zgodzimy, że ogólnie rozmawiając na temat wielu miast historycznych, jak je zabudowywać, czy je wypełniać, czy nie, to się do tego wszyscy się zgadzamy. Natomiast jeżeli się skupimy na Gdańsku i skupimy się na tym miejscu, to wnioski płyną troszeczkę inne. Dlaczego? Dlatego, że Gdańsk jest zupełnie innym miastem niż Warszawa czy Kraków i nie można ich porównywać. Znaczy porównywać w kontekście urbanistycznym. Bo jeżeli mówimy o pojedynczym obiekcie czy pojedynczej plombie, to rzeczywiście te nasze wnioski są bardzo zbieżne. Natomiast jeżeli mówimy o kontekście urbanistycznym, to jest zupełnie inna kwestia. Dlaczego? Dlatego, że Gdańsk został pozbawiony struktury zabytkowej, tak jak powiedziałem, w kilkudziesięciu procentach. I ta tkanka zabytkowa, która wypełnia Śródmieście, jest tkanką na poziomie kilkudziesięciu procent, ale to jest jakieś 30-40%. Cała reszta jest nowa. Jeżeli jest cała reszta nowa, to te ostańce, które są, albo artefakty, które znajdują się na terenie głównego miasta, są o wiele bardziej cenne niż jakaś podrzędna kamienica na terenie miejsca wpisanego na listę UNESCO, czyli Krakowa. Bo Kraków wypełniony jest tą tkanką w 98 albo 9%, jeżeli chodzi o strukturę zabytkową. I te złe rzeczy, które tam się dzieją, mają dużo mniejszy wpływ na całą przestrzeń miasta, choć są oczywiście negatywne i ja tu się zgadzam z panią profesor. Natomiast to, co możemy zaobserwować w Gdańsku, to musimy troszeczkę inaczej oceniać. To są dwie różne przestrzenie. Teraz jest druga kwestia. Jeżeli chodzi o... Tylko jeszcze nawiążę do tego Paryża. Ci z Państwa, którzy byli w Paryżu i oglądali La Défense, ciekaw jestem, czy byli w takim muzeum architektury Paryża, która pokazuje, jak te La Défense zostało zbudowane. Zanim ono zostało zbudowane, to przede wszystkim zostało zbudowane infrastrukturalnie. Projekt był rozpisany na kilkanaście lat i konsekwentnie po zrealizowaniu przede wszystkim
infrastruktury, czyli komunikacji, metra, szybkiej kolei, szybkiego tramwaju, dróg komunikacyjnych, to ta dzielnica mogła być zbudowana. I tu nawiążę do tego, co kiedyś popełnił pan profesor, który wrócił świeżo po swoim stypendium z Bostonu. Mianowicie popełnił taki artykuł, bardzo interesujący, ukazał się w 30 dniach, który wystrefował miasto. Trochę w nawiązaniu do historii, trochę w nawiązaniu do współczesności. Wskazał takie przestrzenie i obszary Śródmieścia Gdańska, które z jednej strony są przestrzeniami reprezentacyjnymi, z drugiej strony są inne przestrzenie, które powinny być inaczej zagospodarowane. I wydaje mi się, że kluczowe dla Gdańska jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czym jest Śródmieście, albo czym ma być Śródmieście. A jeżeli już mówimy o samym sercu głównego miasta i odpowiedzi na to pytanie, jak zabudowywać główne miasto, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest główne miasto? Czy jest dzielnicą tylko Airbnb, czy jest dzielnicą, która jest dzielnicą handlową? No nie jest. Czy jest dzielnicą turystyczną? Jeżeli jest dzielnicą, ma być dzielnicą turystyczną i ma być wizytówką Gdańska, a na to odpowiadają wszystkie badania socjologiczne, które miasto Gdańsk od bodajże 20 lat wykonuje. Ostatnio Instytut imienia profesora Synaka bodajże te badania prowadzi. Tam wyraźnie w tych wszystkich badaniach od 20 lat jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ludzie, zarówno ci z zagranicy, jak i ci z Polski, spędzają czas w Gdańsku. Oni przede wszystkim spędzają go zwiedzając to miasto. Nie jadą na Zaspy oglądać świetnie zaprojektowane układy urbanistyczne z lat 70. Nie jadą na Przymorze zachwycając się falowcami, skądinąd bardzo ciekawymi. Już to młode, nowe pokolenie robi, tylko spędzają w procentach między 80 a 90, tak te badania pokazują, spędzają ten czas na głównym mieście, czy ogólnie rzecz biorąc na Śródmieściu. W związku z tym to ludzie wskazują nam kierunek, które te przestrzenie i w jaki sposób należy zagospodarować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pozostałych panelistów o zabranie głosu. Kto chciałby z państwa? Pani profesor Stanisiewicz, bardzo proszę. Nie wiem, działa? Nie działa. Tak? Bardzo krótko. Ja chciałam tak powiedzieć, że oczywiście czegoś, czego byśmy nie dotknęli, to właściwie się wszyscy zgadzamy. Potem się okazuje, że jest ogromny konflikt, a potem diabeł siedzi w szczegółach. I na przykład, tak jak pani powiedziała, każde miejsce ma swojego ducha, są miejsce, co mają całe zastępy duchów opiekuńczych. I teraz jest sprawa, którego my wybierzemy na tego ducha alfa. I to jest sprawa, która wymaga kreacji. To jest sprawa, która wymaga kreacji. Ja się z panem w pełni zgadzam, że teatr szekspirowski jest nie na miejscu. Nie na miejscu. I może być naprawdę bardzo dobra architektura, ale nie na miejscu. No ale ktoś podjął decyzję, że to miejsce można zabudować. Mam nadzieję, że w Krakowie się nie skończy, że na plantach pojawią się naokoło większe lub mniejsze wspaniałe obiekty architektoniczne. Natomiast ja ponownie powracam do tego, że może być coś zrobione całkowicie współcześnie, nawet ostentacyjnie współcześnie, a jakby nabiera razem wielkiej wartości. I znowu tu wrócę do Fostera, któremu w Warszawie się nie udało. W Warszawie trafił na to, przepraszam bardzo, jak uczniak, robiono mu korektę jedną za drugą i w końcu wyszło to, co wyszło. Natomiast to, co w nim zbudował, prawda, lata temu przy Casa Maria, zupełnie nowy budynek, demonstracyjnie współczesny, jest jednym moim zdaniem z piękniejszych miejsc, moim zdaniem, w Europie. Także wydaje mi się, że miejsce po miejscu za każdym razem trzeba dochodzić do rozwiązania, które jest dobre. Nie unikniemy tych, co pani pokazała w Krakowie. To są po prostu naturalne potknięcia. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pozostali paneliści jeszcze dwa słowa chcieliby dodać do tego? Pan profesor, ale króciutko bardzo proszę, tak? O ile mi się uda włączyć. Powinno działać, proszę spróbować. Nie wiem, słychać. Dwie rzeczy. Mówimy o miastach zabytkowych i w pewnym momencie zaczyna być to coś w rodzaju fetysza. Miasto zabytkowe i nie możemy go dotknąć, bo jak go dotkniemy, to runie cała nasza historia, od Smoka Wawelskiego poczynając. Wydaje mi się, że to jest chyba przesadne spojrzenie.
Trzeba pamiętać, że każde miasto, najbardziej zabytkowe, było kiedyś miastem nowym. I ci, którzy go budowali, przerabiali go jak chcieli. Znaczy je przerabiali jak chcieli. I nikt specjalnie nie miał do nich pretensji, a my te wszystkie przeróbki teraz zgrupowaliśmy w jednym miejscu, jako jedną całość. I słusznie, no bo trudno dzielić na kawałki tę naszą historię i staramy się ją zachować. Tutaj przykład krakowski, przynajmniej tak jak on był przedstawiony, pokazuje, że nie udaje się tego zrobić. Że służby konserwatorskie krakowskie są tak słabe, że nie dają sobie rady. Może powinniśmy zrzucić tam jakiś desant z miast, które sobie dają radę i prawda, już mieliśmy w Polsce przykłady takich desantów, które przychodziły do różnych miast z innych i miały w czymś tam dopomóc. To taki niby żarcik, ale z drugiej strony warto się zastanowić nad tym, mówiąc wprost, kim dysponujemy, w którym z miast, które chcemy chronić. Ja nie odnoszę się do nikogo personalnie, w żadnym przypadku, ale chciałbym, żeby wszyscy ci, czyli my, którzy zajmujemy się jakby z innej strony tymi zabytkami, żebyśmy byli dostatecznie zorientowani, co powinniśmy robić. Pytanie, czy powinniśmy stworzyć jakąś doktrynę, czy też powinniśmy zlikwidować wszystkie doktryny, czy powinniśmy odnosić się do tego, co kiedyś napisał Zachwatowicz, prawda, w 1945 roku, że sytuacja jest taka, że możemy wszystko i dzięki temu został wybudowany Gdańsk, kilka miesięcy wcześniej niż Warszawa, co podkreślają wszyscy gdańszczanie, z którymi na ten temat rozmawiam i nie dziwię się. Sam bym to podkreślał, gdybym był gdańszczaninem. Czy odnosić się do tamtej doktryny, czy do czegoś zupełnie innego? Piotr, jeszcze minuta. Nie? Nie. O kurczę blade, chciałem Państwu opowiedzieć smakowitą anegdotkę, ale w tej sytuacji... Domyślam się, Pani Profesor, a w międzyczasie zapraszam Pana Szymona Wojciechowskiego na scenę. Dobrze, to ja już bardzo krótko, bo kradniemy czas lunchu, to nikt chyba o tym dobrze nie mówi. Ja tylko chciałam o tej turystyce jeszcze moment, bo tak trochę utożsamiamy te wartości zabytkowe z turystyką. Ja mam taką trochę, tak na pewno jest, natomiast ja mam taką refleksję, że być może też są granice uturystycznienia Gdańska jako miejsca, bo... To jest taki wyścig, ile można gałek lodów sprzedać, albo kufli piwa, albo jaką cenę osiągnie kawa i trochę to jest właśnie to niepohamowanie pewnego wzrostu. A to tak dwocem a propos tej zaspy, że właśnie być może murale na zaspie, być może jakieś elementy, inne tożsamości miejsc, które stają się jakiegoś rodzaju zabytkami, takimi młodymi, ale stają się. I być może znalezienie sieci takich miejsc w mieście i przekierowanie tego ruchu turystycznego, bo też potrzeby turystyczne są różne, mniej lub bardziej wyrafinowane, niszowe. Być może też to jest jakimś elementem polityki sprawienia, że samo Śródmieście Gdańska stanie się może oprócz tego, że turystyczne, też miejscem dla mieszkańców, też miejscem bardziej przyjaznym i takim bardziej dostępnym dla różnych grup społecznych. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że moglibyśmy jeszcze pewnie dobrych parę godzin na to poświęcić, ale niestety dzisiaj, obawiam się, będzie to trudne, dlatego oddaję głos na krótką refleksję podsumowującą tą dyskusję pan Szymon Wojciechowski. Naprawdę krótko, przepraszam za ten sadyzm, który Państwa spotka z mojej strony. Dwie refleksje, a może trzy. Po pierwsze, wartością Gdańska jest to, że ja go porównuję do palimpsestu. Wielowartowość, w związku z tym jak gdyby zacieranie poszczególnych warstw historycznych, w związku z tym mamy tutaj chyba więcej możliwości interpretacyjnych. Po drugie, pojawił się wątek sprzeczności między presją komercyjną a wartościami. Oczywiście on istnieje. Oczywiście będziemy musieli budować,
ale wydaje mi się, że deweloperzy, ci ta komercyjna strona dialogu nie tyle potrzebuje przyzwolenia na wszystko, a potrzebuje jasnych, trwałych, pewnych i szybkich decyzji. To jest dla nich najważniejsze. Nie interpretacja, nie teoria. Oni chcą wiedzieć, co mogą zbudować i bardzo często się pogodzą z trudnościami. I trzecie, jak się tak dobrze pomyśleć, to architekt dowolny czy budowniczy w dawnych czasach jest przekazicielem wartości społeczeństwa w formie przestrzennej. Dotyczy to oczywiście też przede wszystkim przeszłości. Niestety ta forma przestrzenna, niestety albo na szczęście, zależy od jakości, jest trwała. I wydaje mi się, że tak najważniejsze jest to, że powinniśmy słuchać tego, co chcą, jakie wartości chcą przekazać poprzednie pokolenia i prowadzić z nimi dialog. Dialog niekoniecznie na kolanach, ale czasami polemizując, ale rozmawiając. I bardzo ważne, trzeba zostawić też miejsce na przyszłych pokoleń, które będą po nas. Tyle, miałem więcej przygotowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedłużyliśmy czas o 25 minut. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom oraz naszym wykładowcom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w pierwszej części.